Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Bieńczyk. Jestem profesorką na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszam do wysłuchania mini wykładu na temat Międzynarodowego Systemu Ochrony Praw Człowieka. Na ten system składa się prawo międzynarodowe, instytucje międzynarodowe oraz różnego rodzaju mechanizmy kontroli i promocji ochrony praw człowieka. Uniwersalny system ochrony praw człowieka powstał w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych w reakcji na okrucieństwa II wojny światowej, a także całe wieki poniżania jednostek i całych grup ludności. Pierwszym krokiem było przyjęcie Międzynarodowego Katalogu Praw Człowieka w postaci praw człowieka 10 grudnia 1948 roku. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka zawiera wszystkie kategorie praw. Prawa osobiste, polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne. Zawiera między innymi prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa, równość wobec prawa, zakaz tortur, zakaz niewolnictwa, prawo do sprawiedliwego procesu sądowego, wolność słowa, wolność religii, prawo do swobodnego poruszania się, prawo do ubiegania się o azyl, prawo do posiadania obywatelstwa, prawo do zawarcia małżeństwa po osiągnięciu pełnoletności, prawo do posiadania własności, prawo do pokojowego zgromadzania się i zrzeszania, prawo do uczestniczenia w rządzeniu swym krajem, także prawo do zabezpieczenia społecznego, prawo do pracy, wyboru zatrudnienia, prawo do urlopu i wypoczynku, prawo do poziomu życia zapewniającego zdrowie i dobrobyt, także prawo do edukacji i prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka była ogromnym przełomem. Wiele państw odnosi się do niej w swoich konstytucjach. W 1966 roku ONZ zrobiła kolejny krok. Przyjęła dwa traktaty międzynarodowe. Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Pierwszy pakt został ratyfikowany przez 173 państwa. Zawiera prawa obywatelskie i polityczne uwzględnione w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, ale nie zawiera prawa do własności i prawa do azylu. Zawiera jednak dodatkowe prawa, prawa dziecka, a także prawa osób należących do mniejszości etnicznych, religijnych i językowych. W artykule 4 pakt przewiduje możliwość zawieszenia, derogacji pewnych praw człowieka w sytuacji, kiedy wyjątkowe niebezpieczeństwo zagraża istnieniu narodu. Chodzi na przykład o wojnę. Co ważniejsze, precyzuje, których praw nigdy nie można zawiesić w żadnych okolicznościach. Jest to oczywiście prawo do życia, ale także zakaz tortur, zakaz niewolnictwa, wolność myśli, sumienia i wyznania i pewne minimalne gwarancje sądowe. Państwa nie mogą zaprzestać swoich wysiłków na ratyfikowaniu traktatu. Dlatego w pakcie przewidziano powołanie Komitetu Praw Człowieka, który rozpatruje sprawozdania państw, a także rozpatruje zawiadomienia indywidualne, ma możliwość rozpatrywania zawiadomień państwowych. Wszystko po to, żeby widzieć, czy państwa dokonują postępu we wdrażaniu paktu. Drugi pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych ma na dzień dzisiejszy 171 ratyfikacji. Zawiera zakaz dyskryminacji, równość praw kobiet i mężczyzn, prawo do pracy, prawo do korzystania ze sprawiedliwych i korzystnych warunków pracy, prawo do związków zawodowych, prawo do zabezpieczenia społecznego, ochronę rodziny, ochronę kobiety przed i po urodzeniu dziecka, ochronę dzieci i młodzieży, prawo do odpowiedniego poziomu życia, prawo do wolności od głodu, prawo do korzystania z najwyższego osiągalnego poziomu ochrony zdrowia, także prawo do nauki, prawo do udziału w życiu kulturalnym i korzystania z ochrony interesów moralnych i materialnych. I tu chciałbym przywitać gości. Znalazłem bardzo ładny materiał pani profesor i do tego chcę się za chwilę odwołać. Dzień dobry, Grażynko. Dzień dobry, witam serdecznie z Maszyn. Mamy Patryka Czarnowskiego, nie wiem, czy Patryk będzie chciał z nami rozmawiać, ale jeśli tak, to zapraszam. No i jeśli nie, to... A jest Patryk. Bardzo dziękuję, raczej pozostanę biernym słuchaczem. A znakomicie, dobrze. Jesteśmy na Facebooku w tej pierwszej godzinie, a w drugiej na YouTubie.
I tak naprawdę to wszystko ma związek z w tym, czym się lubujemy jako mediatorzy, czyli po 11 nie bądź obojętny. To jest taki dylemat, który mamy od czasu, jak Marian Turski wygłosił tę tezę. No, a szczególnie jako absolwent szkoły helsińskiej mam i miałem ten dylemat na początku, czy to bardziej wymaga pewnej lojalności wobec praw człowieka, czy bardziej lojalności wobec zawodów, w którym wymaga się od mediatorów dystansu i bezstronności. Sam zresztą pamiętam taki czas, gdy część z mediatorów angażowała się politycznie i zresztą po jednej i po drugiej stronie i starałem się studzić takie sytuacje. No ale ta sytuacja, która powstała teraz, przede wszystkim pokazała na odwrót praw człowieka i że w zasadzie przestano w ogóle o tym mówić. Powiem więcej, nawet udało się zniechęcić w ogóle Polaków do wszelkich instytucji europejskich, więc zarówno do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, jak i do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, która jest stosunkowo nową instytucją i ten Trybunał przejął dużą część orzeczniczą. Ja myślę sobie, że mimo wszystko to, jeśli inni nie rozmawiają, to my nie powinniśmy jako mediatorzy zaniechać tej dyskusji. Wiemy, dlaczego 10 grudnia 1948 roku uchwalono Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Dlaczego 10 grudnia? Wiemy, Grażynko, prawda? Dlaczego? 10 grudnia, wiesz co, że ta data 10 grudnia... Alfred Nobel. Ta data 10 grudnia... A, właśnie. ...jeszcze w zasadzie wszystkim ważnym wydarzeniom. 66 rok po tej ONZ-owskiej Powszechnej Deklaracji, to są te dwa pakty, o których mówi pani profesor, zaraz będziemy kontynuować tę rozmowę i dojdziemy do roku 50 w międzyczasie, czy po tym roku 48, kiedy Europa uregulowała prawa człowieka w swoim prawodawstwie, ale trzeba zauważyć, że mamy no, dwie, a raczej nawet trzy systemy ochrony praw człowieka w Europie. Jeden to jest związany z Radą Europy, drugi związany z Konferencją Bezpieczeństwa Współpracy w Europie, czyli Organizacją Bezpieczeństwa Współpracy w Europie, która powstała po roku 75, po tej konferencji. I stąd cały ruch helsiński, który jest, można powiedzieć, w Polsce za czasów Marka Nowickiego był najmocniejszym na świecie ruchem praw człowieka. No i z dumą mogę powiedzieć, że polskie mediacje z tego nurtu wyszły, prawda? Wyszły właśnie od Fundacji Helsińskiej, która miała taki zamysł, żeby umocnić rokowania pomiędzy tamtą władzą a obywatelami. To był rok 96, więc już byliśmy po przełomie, no ale jeszcze wiele rzeczy było niepewne, nie było wiadomo, co z tego będzie. I do tego Rzymu dojdziemy 4 listopada 1950 roku. W Rzymie została ratyfikowana Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Zresztą data ciekawa, bo nasza Iwonka Kitala się urodziła 4 listopada. No ale dobrze, posłuchajmy tego do końca, a potem, bo chciałbym pogadać o praktyce, co z tego wszystkiego wynika. Wdrażanie praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych wymaga nakładów finansowych, rozwoju zasobów, rozwoju infrastruktury. Dlatego państwa umówiły się w pakcie, że będą dążyły do stopniowego osiągania realizacji wszystkich praw. Państwa powołały także Komitet Ekspercki, Komitet Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, który monitoruje wdrażanie tego paktu przez państwa, między innymi rozpatrując ich sprawozdania. W następnych latach Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło kolejne konwencje, które stanowią dziś tak zwany kręgosłup systemu ochrony praw człowieka ONZ. Są to konwencje poświęcone zakazowi dyskryminacji rasowej, likwidowaniu dyskryminacji kobiet, zakazowi tortur, prawom dziecka. Konwencja o prawach dziecka została zainicjowana przez Polskę. Także warto wspomnieć o konwencji praw osób z niepełnosprawnościami. Wiele instytucji ONZ zajmuje się promocją i ochroną praw człowieka. Należy do nich Rada Praw Człowieka, Wysoki Komisarz Praw Człowieka, Wysoki Komisarz do Spraw Uchodźców, ale także najważniejszy organ ONZ, Rada Bezpieczeństwa, zajmuje się prawami człowieka, kiedy są łamane w kontekście naruszenia pokoju i bezpieczeństwa. Co najbardziej skuteczny regionalny system ochrony praw człowieka
jest uważany system Rady Europy. Jest to zasługa Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, która została przyjęta w Rzymie 4 listopada 1950 roku, a także Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który działa na podstawie konwencji. No i właśnie do tego wrócimy, ale chciałbym przywitać kolejnych gości. Jest Andrzej Brzeziński. Dzień dobry, Andrzeju. Pewnie kolacyjka. Andrzej się będzie przysłuchiwał, ale mam nadzieję też na rozmowę ciekawą. Witam Was serdecznie, naturalnie kolacyjka. Adrianek, ma tak bardzo miło. Smacznego. Czy Adriana będzie chciała się włączyć do rozmowy, czy będzie też tylko biernym uczestnikiem, ale może dwa słowa jednak? My tak po imieniu tu wszyscy, może się nie poczujesz jakoś urażona. Adriana będzie. Dobrze, idziemy dalej. Więc Europejska Konwencja Praw Człowieka 4 listopada 1950 roku i ja tu chcę powiedzieć o rzeczy, która ma, myślę, że kluczowe znaczenie dla nas jako mediatorów i jest podstawowym źródłem nieporozumień. Dzisiaj odbyłem dwie ciekawe rozmowy na ten temat. W zasadzie jedna też ma związek z naszym wczorajszym spotkaniem. Do dzisiaj mam takie, no bardzo dużo moich myśli zajmuje wczorajsza nasza rozmowa, dość ostra i surowa, ale i dzisiejsza rozmowa na temat uzasadnień związanych z wpisywaniem zawodu mediatora ma istotne znaczenie. Mianowicie należałoby zauważyć, że od zawsze tak jest, że kiedy zaczęły być tworzone państwa, to odrębną opowieścią jest to, jak funkcjonuje państwo i jego struktury, jak one są tworzone, prawda? I od czasu Platona, który w dziele Państwo pisał, jakie te struktury są, opisywał monarchię, w tamtym czasie, w czasie były no, takie powszechne, można powiedzieć. I on tak naprawdę był pierwszym komunistą. Platon był pierwszym komunistą. To on pierwszy stworzył ideę takiego państwa, które będzie państwem sprawiedliwości społecznej. Ta niedawna moja wizyta w Syrakuzach była właśnie tropem Platona, bo on tam trzykrotnie przyjeżdżał i trzykrotnie próbował tamtego dyktatora namówić do tego, aby przekształcił swoje państwo właśnie w takie idealne państwo dobrobytu i sprawiedliwości społecznej. Więc opowieść osobna jest bardzo ciekawa, ale na pewno kieruje na Platona, aby go przeczytać. Więc jedną stroną są ci, którzy to państwo reprezentują, jeśli ono powstało, a drugie to są obywatele tego państwa. I otóż wydaje mi się, że te doktryny, które wywiedziono, mają na tyle mocne podstawy, że pomimo tego, że zapomniano o nich przez ostatnie 5 lat, to one nie odejdą w niepamięć. Chociaż załamują ręce wszyscy działacze praw człowieka, że w zasadzie to no, nastąpił schyłek, że to wyobrażenie pod koniec poprzedniego wieku, jeszcze za czasów tak zwanej wojny sprawiedliwej na Bałkanach, tak ją nazywano, Marek Nowicki lubił ją tak nazywać, czyli takiej doktryny, że cywilizowany świat ma prawo stanąć po stronie uciśnionych, wobec których toczona jest okrutna wojna, prawda? Ale jak mówimy na przykład o eksterminacji w Albanii czy w Kosowie, no to rzeczywiście, czy w Czarnogórze, no to uzasadnienie zaangażowania państw europejskich czy nawet Stanów Zjednoczonych było jednak uzasadnione. I znowu warto powiedzieć, że no, jakby twórcą tej koncepcji był Polak, prawda? Polski kaznodzieja i idei wojny sprawiedliwej. No i teraz z tą relacją pomiędzy państwem a obywatelem będziemy mierzyli się zawsze i zawsze tak było, że mieliśmy na świecie doktrynę kolektywistyczną, czyli że tworzymy jedną wielką zbiorowość, która powinna słuchać się władzy, że wszyscy mamy te same żołądki i tak dalej. I to było źródłem, jest źródłem wszelkich ruchów komunistycznych na świecie. Niedawno rozmawialiśmy o Kolumbii, prawda? No, rozwój kryzysu kolumbijskiego miał bardzo mocne podłoże również w tym, prawda? W tej biedocie, która z jednej strony starała się walczyć o równe prawa, z drugiej strony państwo budowało, wydawało się, że to państwo zapewni obywatelom no, jakieś takie zaspokojenie ich elementarnych potrzeb. Otóż w Polsce następuje zdecydowane, radykalne odejście i to bardzo szybkie, szybciej niż ktokolwiek by się spodziewał, w kierunku tej kultury kolektywistycznej. Czyli my mamy słuchać władzy, władza jest jednolita, w jednolitych rękach, w ten sposób podejmuje szybko, sprawnie decyzje, może dobrze zagospodarować zasoby. To dobrze brzmi, ale jest utopią, którą już dawno sprawdzono i w 1989 roku ona się zakończyła. Nie chcąc zajmować się doktrynami politycznymi, no chciałbym iść w kierunku mediacji, bo my mamy w tej chwili do czynienia na rynku mediacji z bardzo potężnym zderzeniem dwóch ciał niebieskich, które niestety spowoduje dla tego większego bardzo niedobre skutki na przyszłość. Otóż nie mam żadnej wątpliwości, że instytucja mediacji jest jak instytucją kucharzenia. Jest troszkę jak, jesteśmy jak kucharki, prawda? Jak sprzątaczki.
I w związku z tym nie potrzeba mieć uprawnień, żeby umieć sprzątać, nie trzeba mieć uprawnień, żeby móc gotować. I nie ma wcale również reguły, że ten, kto ma certyfikat najlepszego na świecie kucharza, tym kucharzem najlepszym jest. Już nie mówiąc o tym, że nikomu nie wpadło do głowy do tej pory, żeby dać certyfikat dla profesjonalnej sprzątaczki. Po prostu sprzątaczka jest, jaka jest, każdy wie. I otóż jest spór o to, kim my jesteśmy jako mediatorzy. Prawnicy widzą w tym dla siebie dodatkową usługę, chcą tworzyć hub, czyli poszerzyć swoją ofertę i dlatego te mediacje tak wchłaniają, ale nie rozumiejąc ich tak naprawdę, przy głównej motywacji, żeby zarabiać pieniądze, doprowadzają do katastrofy. A tą katastrofą, nawet już palszej, że popełniają błąd logistyczny, taki ideowy, ale niewątpliwym jest, że to, co dzieje się teraz, będzie miało twarz Zbigniewa Ziobry. W związku z tym ci, którzy zostaną jakby w tej grupie mediatorów o certyfikatach, hologramach, nie wiadomo czym, na pewno nie wyjdą z tym dobrze, dlatego że zwyczajnie nie umieją prowadzić mediacji. I co chcę powiedzieć? To wszystko ma źródło w prawach człowieka dlatego, że w naszej kulturze europejskiej ukształtowanej, no na greckich filozofach, ale my rejestrujemy społeczną doktrynę Kościoła, która wprowadziła zasadę pomocniczości. Czyli zasadą jest, że jeżeli obywatel sam może coś zrobić, to państwo ma obowiązek zapewnić mu warunki do tego, żeby on to zrobił. I to jest podstawą kultury indywidualistycznej. Czyli każdy obywatel, który robi coś dobrego, ma prawo spodziewać się, że państwo pomoże w realizacji jego aspiracji, jeżeli te są możliwe do wdrożenia, a on wykazuje talent i możliwości, żeby te wielkie zadania realizować. I na tym zbudowano polski dobrobyt 25 lat od czasu upadku. I w zasadzie ona się toczy w różnych dziedzinach, na przykład w informatyce. Największymi mózgami informatyki czy produkcji filmowej, animacji, gier komputerowych, to są ludzie mieszkający całkiem bardzo, bardzo daleko od dużych miast. Mało tego, w tej chwili te sieci są rozsiane po świecie. Polacy powyjeżdżali w różne miejsca, pokupowali sobie domy i tam gdzieś tam w jakimś dalekim Madagaskarze czy Zanzibarze, prawda, prowadzą sobie tą działalność. I od tego nie ma odejścia. To znaczy było i będzie, tak? Że obywatele będą mieli wpływ. Jeśli nie będą mieli wpływu, to organizować będą rewolucję po to, żeby zburzyć władzę. Każda władza, która wymyka się spod tej prostej logiki, naraża się na to, że straci ją drogą rewolucji. A to jest bardzo bolesne, bo niestety nigdy rewolucja nie przynosi inaczej. Zawsze wiąże się ze stratami, natomiast niestety... ofiarami. Z ofiarami, ale to niestety pokazuje, że też i paradoksalnie jest źródłem kreacji. Ja powtarzam, podaję taki przykład, który jest dość okrutny, ale bardzo prawdziwy. Katastrofa smoleńska przyniosła potężny postęp w Polsce, dlatego że uwolniło się prawie 100 kluczowych miejsc, stanowisk w państwie dla nowych ludzi. Ludzie, którzy piastowali te urzędy, nigdy by z nich nie ustąpili, ponieważ jakby już w jakiś sposób byli w tej władzy umocnieni. I wcale nie nastąpił regres, wręcz przeciwnie, nastąpił duży postęp. Brzmi to okrutnie, ale to jakby pod względem takim antropologicznym bardzo silnie się tłumaczy. No i dołączyła do nas jeszcze Jola Stofanowska. Dzień dobry, Jola. Dzień dobry wam wszystkim. Teraz już, żeby już jakoś zachęcić was do dyskusji, to przedstawiam. Jest Adriana Kwiatek, nasz nowy gość, jest Patryk Czarnowski, który powiedział dzień dobry i słucha nas, jest Andrzej Brzeziński z Nowego Sącza, mediator, jest Jola Stefanowska, Dom Mediacji we Wrocławiu, jest Grażynka Lange, Mosty Porozumienia i przewodnicząca Wrocławskiej Rady Seniorów, i przewodnicząca Rady Osiedla Maślice. Maślice to jest główny temat. Ja się nazywam Jerzy Śliwa, jestem absolwentem Szkoły Helsińskiej, mediatorem, więc te prawa człowieka dlatego mnie tak zainteresowały. Europejska Konwencja o Prawach Człowieka i Podstawowych Wolnościach. Za chwilę dalsza część krótkiego wystąpienia pani profesor, który teraz dotyczyć będzie Europejskiej Konwencji. A może potem zapytam was o jakieś takie głosy wstępne, tak żebyśmy rzeczywiście mogli domknąć to. Co ważne, ratyfikacja konwencji jest warunkiem członkostwa w Radzie Europy. Dzięki temu w Europie można powiedzieć, że jest taki sam standard praw obywatelskich i politycznych. Konwencja zawiera wszystkie najważniejsze prawa osobiste i polityczne. Jest to prawo do życia, jest to zakaz tortur, zakaz niewolnictwa, prawo do wolności,
prawo do procesu sądowego, prawo do życia prywatnego, wolność wyrażania się, wolność myśli, sumienia i wyznania, prawo do małżeństwa, zakaz dyskryminacji. W protokołach dodatkowych przewidziano także zakaz kary śmierci. Fantastyczne dla jednostek jest to, że mogą składać skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciwko państwom, które dopuściły się naruszenia konwencji. Taka skarga może być złożona przez jednostki, grupy jednostek, organizacje pozarządowe, a także same państwa. Skargi muszą też spełniać określone kryteria. Nie mogą być anonimowe, muszą dotyczyć praw zawartych w konwencji. Mogą być wniesione po wyczerpaniu wszystkich krajowych środków w ciągu 6 miesięcy od ostatecznej decyzji krajowej. Sprawa skierowana do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie może stanowić nadużycia do skargi, nie może dotyczyć sprawy błahej, nie może być też identyczna ze sprawą już rozpatrywaną przez Trybunał bądź inną procedurę międzynarodową. Trybunał stwierdza, czy skarga jest dopuszczalna, a także przeprowadza całą procedurę i orzeka, czy doszło do naruszenia praw człowieka, czy też nie. W większości przypadków, w przypadku naruszeń, Europejski Trybunał Praw Człowieka podejmuje decyzję o odszkodowaniach, które państwa wypłacają ofiarom naruszeń. Polacy bardzo chętnie korzystają z tej instytucji skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Dotychczas Trybunał rozpatrzył już ponad 1500 skarg przeciwko Polsce. Dotyczyły one m.in. przewlekłości postępowania sądowego, nieuzasadnionego pozbawiania prawa do wolności, dyskryminacji, warunków w więzieniach, wolności słowa. Poza tą konwencją Rada Europy przyjęła wiele innych konwencji. Między innymi Europejską Kartę Społeczną, która zawiera prawa społeczne i gospodarcze, Europejską Konwencję o zapobieganiu torturom, Ramową Konwencję o ochronie mniejszości narodowych. Także powołała liczne instytucje, które zajmują się prawami człowieka, Komisarza Praw Człowieka, Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych oraz Europejską Komisję Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji. W Europie funkcjonuje także Unia Europejska, która opiera się na wartościach związanych z ochroną praw człowieka, demokracji i rządów prawa. Jest to także warunek członkostwa w Unii Europejskiej, przestrzeganie praw człowieka. Państwa, które naruszają te wartości, muszą liczyć się z tym, że ich prawa wynikające z członkostwa mogą zostać zawieszone. Najważniejszym katalogiem praw człowieka Unii Europejskiej jest Karta Praw Podstawowych. Zawiera ona wszystkie kategorie praw człowieka. Prawa obywatelskie, polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturalne. Zawiera także szczególną kategorię praw, prawa obywateli Unii Europejskiej. Jest to prawo do głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w wyborach lokalnych, prawo do przemieszczania się po terytorium Unii Europejskiej, opiekę dyplomatyczną, konsularną, kiedy przebywamy w państwach trzecich, gdzie nie ma naszego przedstawicielstwa dyplomatycznego bądź konsularnego, także prawo dostępu do informacji, do dokumentów, prawo petycji do Parlamentu Europejskiego, także Rzecznika Praw Obywatelskich. Funkcjonuje także w Europie Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Jest ona słynna przede wszystkim z organizowania misji monitorowania wyborów, ale także z misji w terenie. Poprzez obecność w terenie OBWE jest w stanie monitorować stan przestrzegania praw człowieka na miejscu. Warto wiedzieć, że w Warszawie mieści się siedziba najważniejszej instytucji ochrony praw człowieka, OBWE. Jest to Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka. Taką ważną, uzupełniającą rolę w tym międzynarodowym systemie ochrony praw człowieka pełnią organizacje pozarządowe, niezależne od rządów, które monitorują przestrzeganie praw człowieka, a także wspierają jednostki, także wspierają państwa doradztwem w zakresie ochrony praw człowieka. Pomimo powstania międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka, państwa wciąż dopuszczają się łamania praw człowieka. Dlaczego to ma miejsce? Wynika to z braku woli politycznej, wynika to z zachłanności rządów, czasem z problemów finansowych, gospodarczych.
mówimy o tym, że demokracja liberalna jest dzisiaj w kryzysie, ale także konflikty zbrojne to jest poważny powód masowych naruszeń praw człowieka. Zapraszam Państwa do podjęcia studiów na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Będziemy wspólnie zastanawiać się, w jaki sposób możemy udoskonalić międzynarodowy system ochrony praw człowieka. No i z rozrzewnieniem wspominam ten okres, kiedy Fundacja Helsińska organizowała szkoły helsińskie i bardzo duże grono, zresztą w tej chwili polityków z pierwszych stron gazet, są absolwentami szkoły helsińskiej, tylko specjalnie się tego nie przyznają. Począwszy, przepraszam, może w szkole helsińskiej to się nie udzielał, ale Antoni był jednym z założycieli Komitetu Helsińskiego, Antoni Macierewicz. Więc Antoni Macierewicz, Jarosław Kaczyński i cała grupa z Jackiem Kuroniem, Adamem Michnikiem, no, więc tu były wszystkie skrajności, natomiast szkoda, że te drogi takiego mentalnego myślenia się rozeszły. Dobra, to chcę przywitać tutaj jakieś głosy na początek, możemy sobie troszkę szerzej, co tam dzisiaj się wydarzyło. Jolu, dzień dobry, co słychać? Jola poszła jeść kolację. Andrzej już po kolacji? Andrzej je, dobra. Grażynko, no to my o maślicę sobie pytamy. Wiesz co, ja jestem bardzo przejęta tym, że mamy tyle ochrony i mamy tyle organizacji, tylko o właśnie tutaj mam w ręku dzisiejszą politykę, bo to jest, środa i proszę Was, i tutaj właśnie jest taki artykuł Wysiadła w biegu. System złożony z sądów, kuratorów, policji, specjalistów od pomocy rodzinie jest jak ogromny pociąg. Długo się rozpędza i ciągnie wagony. Czasem dzieci nie wytrzymują. To kolejny taki przypadek i właściwie w tym tygodniu, ponieważ jeszcze mam z wyborczej wolną sobotę, jest z kolei artykuł 40-latki uczonej na temat właśnie sytuacji kobiet, więc powiem Wam szczerze, że przydałoby się jakieś odświeżenie helsińskich praw człowieka. No dobrze, ale co konkretnie masz na myśli? No mam na myśli to, że nie przestrzega się zasad szanowania ludzi i pomagania. No przecież to wszystko jest tak jakoś, wiesz, dziewczynka 12-letnia nie znajduje pomocy. Ciocia jej stara się o to, żeby zastąpić jej rodzinę. I nie może się, wiesz, dogadać z urzędami różnymi, różnych szczebli i tak dalej. No i dziecko umiera. No właśnie o to mi chodzi, wiesz, tych śmierci jest sporo, są niepotrzebne. Wiesz, tylko ja bym nie nadużywał do tego Europejskiej Konwencji, oczywiście, że to jest w tym drugim pakcie i oczywiście, że te prawa socjalne i to, że ludziom przysługuje ochrona państwa. Natomiast jak chronić tych interesów, tych wartości, jeżeli państwo łamie generalne wartości, no właśnie. Jeżeli mamy problem z zasadami podstawowymi. Już nazwano, że mamy cztery fundamentalne prawa, które, może zacznijmy od obowiązku, prawda, że mamy przede wszystkim obowiązki. Mamy tak, obowiązek bronić ojczyzny, prawda, czyli jeżeli się utożsamiamy z nią, to powinniśmy. Stawanie przed sądem, to jest nasz jak najbardziej obowiązek. No i jest taki obowiązek wpisany w tak naprawdę tą doktrynę rozwoju praw człowieka, mianowicie, przepraszam za obrazoburczość, ale obalić złą władzę. Wtedy, w tym roku 96, wydawało się, że to już jest koniec takiego myślenia w europejskim mechanizmie tym państwowym, ale teraz czas pokazuje, jak to jest słuszne. I naprawdę oczami wyobraźni widzę rok 91, czyli atak na telewizję na Litwie, prawda? Od tamtego czasu zaczęła się litewska zmiana. I dopóki polska telewizja będzie nadawała takie podłe rzeczy i dopóki ci ludzie będą tak kłamać, to nic się w Polsce nie zmieni. Więc tutaj, no, a natomiast jakby mówić, na przykład wydaje mi się, że bardzo rozwinięta jest jednak ta filantropia w tej chwili.
że jednak ludzie, którzy mają pieniądze, chętnie włożą te pieniądze. Jest tylko kwestia, żeby dowiadywali się, gdzie te potrzeby są. Najlepszym dowodem jest na to Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która jest absolutnie światowym ewenementem. No, ostatnio też była zbiórka, proszę Ciebie, na telefon zaufania, ponieważ no została cofnięta dotacja po iluś tam latach, chyba 11. Tylko nie dotacja cofnięta, tylko w ogóle nie przyznana została. No tak, w tamtym roku im przyznano 100 tysięcy, a no, chyba 3,5 miliona, żeby całodobowo obsłużyć, znaczy, żeby były dyżury całodobowe. No, no i właśnie mówię Wam, że została zorganizowana. Ale też teraz, w tamtym roku też była zbiórka. Też i ponad milion złotych w ciągu, no naprawdę, no może tygodnia zostało zebrane. A skąd? W ciągu paru godzin. Czy paru godzin? Paru godzin, Grażynko, bo to nawet powtarzali, że parę godzin jej ogłosili, że nie przyznano im w ogóle dotacji i od razu w ciągu paru godzin na zrzutce milion, ponad milion. No dlatego wiesz, zbieramy na leczenie, zbieramy na telefon zaufania. To znaczy, że jesteśmy hojni, umiemy się dzielić i to jest wiesz takie właśnie fajne, że no, oczywiście, że na to można liczyć. Widzi na ludzką krzywdę. No dobrze, ale jeżeli poszłyście już w kierunku, Grażynka zaczęła od tych praw, tego gatunku praw, to jest i takie, żeby państwo chroniło nas przed różnego typu zagrożeniami. Wreszcie, Grażynko, od prawie 10 dni trzymam ten materiał, który mi dałaś i powierzyłaś. Wreszcie mam możliwość pokazania go i przekazania. Grażynko, jest taki materiał Moniki Prokurat, która pokazuje, i tu poproszę Cię może o taki wstępny komunikat, bo to są jedne z największych zagrożeń obecnie, prawda, czyli pieniądze. Tak, tak, to są te wszystkie nadużycia, to są to wszystkie hejterskie nadużycia. Nie chodzi o hejterskie, tylko raczej włamania, bo hejt to wiesz, to jest... No tak, tak, o włamania i to wiecie, na wysokim poziomie zorganizowane. Sierpień 2021. Od kilkudziesięciu godzin obserwuję siłę rażenia postaw mojej psiapsiuły, zatem niech i do Was trafi, jeżeli procedury nie znacie. Warto przeczytać, bo chyba łatwo się nabrać ku przestrodze. Dużo czytania, ale uczcie się na moim błędzie. Dzwoni telefon na wyświetlaczu ING. Odbieram. Standardowo słyszę komunikat o nagrywanych rozmowach. Dzień dobry. Nazywam się Igor Budziński. Czy rozmawiam z panią Joanną? Potwierdzam. Dzwonię z działu bezpieczeństwa. Czy dokonała pani przed chwilą przelewu bankowości elektronicznej na kwotę 600 zł? Zaprzeczam. Transakcja została zablokowana, ponieważ system wykrył oszustwo. Jednak mamy podstawy sądzić, że pani dane zostały skradzione. Widzę również w systemie wnioski o przyznanie 3 kredytów na pani rachunku osobistym. Czy składała pani dziś takie dyspozycje? Tym razem zaprzeczam bardzo stanowczo i zaczynam się denerwować. W takim razie blokujemy tę operację. Proszę o chwilę cierpliwości. Muszę się skontaktować z działem księgowości. Po kilku minutach otrzymuję informację, że dział księgowości wstrzymał wnioski i równocześnie przekazano zgłoszenie na policję. Powtarza mi swoje imię i nazwisko. Proszę, bym je zanotowała, ponieważ dziś bądź jutro będzie się ze mną kontaktowała policja. Pani Joanno, najprawdopodobniej nastąpiło włamanie na pani urządzenie, z którego się pani loguje do banku, zostało zainfekowane, skradziono pani dane, również logowania. Połączę panią z działem technicznym i tam zostanie pani poinstruowana przez naszego specjalisty. Po chwili zgłasza się pan, przedstawię zmienianie nazwiska, podaje stanowisko, zadaje precyzyjne pytania dotyczące powyższych transakcji, upewniając się, że w żaden sposób nie autoryzowałam. Sugeruje mi zdalne przeskanowanie telefonu programem AnyDesk, by zabezpieczyć dane. Program można pobrać ze sklepu Play. W tym momencie zaczynam mieć wątpliwości. Informuję tego technicznego eksperta, że mam obawy co do instalowania zewnętrznych aplikacji, że proszę o zablokowanie wszystkich kont i udam się do oddziału banku. W odpowiedzi informuję, że jak najbardziej jest to możliwe, ale oddziały nie mają narzędzi do zabezpieczenia urządzeń, z których korzystam, a osobisty kontakt informuję, że nie mam pewności, z kim rozmawiam. Pan rozumie moje obawy, więc polecam, bym weszła na stronę ING, sprawdziła w dolnym prawym rogu numer kontaktowy do banku i porównała z tym, który się wyświetla. Potwierdzam. Zignorowałam swoje przeczucie. Zainstalowałam aplikację AnyDesk. Pan specjalista krok po kroku przeprowadził mnie przez wszystkie etapy. Następnie poprosił o cierpliwość, gdyż program bankowy skanuje mój telefon. By usunąć wirusa, trwało to kilka minut. W tym czasie wciąż będąc z nami dostałem SMS z banku informujący o zmianie mojego limitu BLIK. I to był ten moment już nie światełko, a syrena w mojej głowie zawyła. Jesteś idiotką. Wiem, o wiele za późno zrobili mnie jak dziecko.
Zapytałem pana, czy mogę do niego oddzwonić. Powiedział, że jeszcze nie. Zakończyły się wszystkie procesy, ale jeżeli będę się czuła spokojniejsza, to oczywiście, że mogę. Rozłączyłam się, wybrałam numer do banku, połączyłam z działem blokowania kart. Po natychmiastowym zablokowaniu operacji internetowej konto otrzymałem informację, że zostało założone dziś drugie konto, na które przelano wszystkie moje środki, również z konta oszczędnościowego i wysłano wniosek o duplikaty kart. Limit na bliku zwiększono na maksymalnie 10 tysięcy. Pracownik banku, tym razem rzeczywisty, poinformował mnie, że miałem wyjątkowe szczęście, ponieważ złodzieje podczas połączenia mieli dużo czasu, by wyczyścić mi konta, a jednak im się to nie udało. W trakcie rozmowy z prawdziwym bankiem miałem dwie próby połączenia z numeru banku i była próba wypłaty blikiem, a konto już było zablokowane, więc w ostatniej chwili udało się zapobiec kradzieży. Podobno złodzieje dzwonią również podając się za biuro informacji kredytowej, a nawet policji. Informują, że podejrzewana jest próba wyłudzania kredytu, za chwilę będzie dzwonił ktoś z banku, należy do osób nieufnych. Nie otwieram żadnych podejrzanych linków, stron, e-maili, a mimo to niemal padłam ofiarą oszustów. Na swoje wytłumaczenie mam jedynie fakt, że to doskonale przygotowani technicznie profesjonaliści, stosujący bardzo złożone socjotechniki. Nie dajcie się nabrać tym miłym ludziom. Grażynko, skomentuj to proszę, bo ty miałaś podobną sytuację. Tak, tak, ja też dałam się nabrać i też do dzisiaj mam do siebie żal o to, co zrobiłam, bo też odczytałam informację facebookową. Sprawa dotyczyła reklam na Facebooku. Podana była strona i informacja, że umieszczam tam nieodpowiednie treści i w związku z tym ta moja strona zostanie zamknięta i w ciągu 24 godzin. No i że proszą o potwierdzenie, że to jest moja strona. No i ja to zrobiłam, niestety zrobiłam to. I proszę was, zaczęło mi się dziać. Zaczęło mi ubywać pieniędzy. Zaczęło się od 180 zł, raz, drugi, 200, 300, 1400. I wiecie, że mój bank mnie, znaczy ja w międzyczasie już widząc to, pisałam do Facebooka o to, żeby anulowali te reklamy, bo są nieautoryzowane. Mój bank mnie uratował, bo widząc, nie wiem, czy to jest jakiś automat, czy ktoś, ale widząc takie dziwne właśnie transakcje, których normalnie nie robię, zablokował kartę moją. No i to mnie uratowało przed dalszymi ich właśnie działaniami. No, mam do dzisiaj ogromny do siebie żal, że dałam się nabrać. Bo tak naprawdę cały praktycznie grudzień przychodziły jakieś takie różne dziwne maile, na przykład od PGE, czyli że wyłączą mi energię elektryczną, bo czegoś tam nie zrobiłam i też było 24 godziny. Oczywiście, że to zignorowałam. Mało tego, wysłałam skargę do PGE, żeby się tym zajęli i tak dalej, i tak dalej. Potem przychodziły też maile, że mam jakąś przesyłkę, która jest gdzieś tam, ponieważ nie zamawiałam niczego, więc oczywiście też na to nie reagowałam. A tutaj, jak tylko się okazało, że strona na Facebooku, to od razu reakcja zamiast się zastanowić i nawet te 24 godziny przeczekać, to już by było dobrze. No ale niestety, widzicie, tak się też składa. Ale muszę powiedzieć, że sprawa ostatecznie skończyła się dla mnie pomyślnie, dlatego że no po pierwsze zgłosiłam to na policję, zgłosiłam ten fakt, oczywiście mówiąc wprost, że no dałam się nabrać i wszystkie dokumenty wysłałam do Facebooka i ku mojemu też, wiecie, zaskoczeniu, Facebook zapłacił mi za wszystko, całą kwotę, którą utraciłam. No ale to już był dla mnie taki wstrząs, że do dzisiaj się nie mogę otrząsnąć. No i jeszcze ubezpieczycie. I jeszcze ubezpieczycie, bo moja karta była ubezpieczona. I ubezpieczycielem było PZU i też oczywiście cały komplet tych moich dokumentów wysłałam do ubezpieczyciela, ale ubezpieczyciel odmówił tutaj mi odszkodowanie. Ale znaczy zareklamowałam to. Jeszcze nie wiem, jak to się skończy, ta moja reklamacja, ale tak było, bo były takie sformułowania, wiecie, że rabunek i kradzież. Był
rabunek karty, kradzież. Potem też do końca tego nie zrozumiałam, dzwoniłam do swojego banku. No pan mi też wyjaśnił, no że tak, że tak jest właśnie. Ale innego ubezpieczenia ta karta nie ma. Ma tylko takie. No i to jest właśnie dziwne. To, co akurat nie powinno tutaj zaszwankować, czyli ubezpieczenie, to... No ale znowu powiem, no instytucja państwowa, znaczy państwowa w tym sensie, że państwo ma decydujący w niej udział. No więc państwo zaczyna pełnić taką rolę niezrozumiałą. No i to jest właśnie pytanie o to, jaką powinno. Ruchu, ale chyba jesteś teraz niesprawiedliwy, dlatego że instytucja PZU zawsze było takie, że nie było skory do wypłaty. Bez względu na to, jaka żaden ubezpieczyciel nie jest skory do wypłaty. Czy to jest PZU, czy to jest Aviva, czy to jest inny. Oni mają bardzo dobrze napisane różniste rzeczy, żeby tylko broń Boże nie wypłacić. No, no więc dobra, właśnie to... te wszystkie, wiesz, te wszystkie takie fajne słowa. Sformułowania są takie, że tak jak przychodzi co do czego, to właściwie to człowiek wcale nie jest chroniony. No, więc, no tak, ale to niczego nie tłumaczy, prawda? Bo mówimy o tym w kontekście, jak funkcjonuje państwo, jakie są relacje między państwem a obywatelem. Ja jestem ciekawy, co Andrzej by na ten temat powiedział. Nie wiem, czy Andrzej już możesz się włączyć, bo ty jesteś w takich realiach, gdzie zapewne wielokrotnie wykorzystuje się twoją instytucję i powstają jakieś niebezpieczeństwa. Jak wy się chronicie przed takimi sytuacjami? Nie ma Andrzeja, Andrzej sobie poszedł. No to dobrze, to słuchajcie, to ja w takim razie drugą część tego takiego materiału o prawach człowieka jeszcze. Konwencji. Jestem ciekawy,
Artysta wie o tym, że mam prawo do tego, żeby mi nikt nie zadawał bólu. No. No nie wiem właśnie, czy mój dentysta o tym wie. No oczywiście, że wie, bo daje ci możliwość, że... To też herbata? Przeciwbólowy. No są anestezjolodzy, prawda, więc... U dentysty nie ma. Ale dotykasz ciekawego wątku z tym bólem, prawda, bo przecież do całkiem niedawna... To był żart oczywiście. Ale wiesz, ja to rozumiem, natomiast wiesz, to przekłada się na ale niemniej jednak to są te wyjątki w ramach etyki, gdzie lekarz ma prawo zabadać ból, pomimo że nikt nie ma prawa, nie? Tak jak powiedziała Magdalena Środa. No wiesz, bo ja taką jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć. O, Ala do nas dołącza, Kalinowska znowu. Wiesz co, myślę, że ogromnym polem, być może dla nas mediatorów jest, bo od pewnego czasu o tym mówimy, takie szkolenia dla białego personelu. Teraz jak ludzie są szczepieni, jak ludzie chorują. Dekalog komunikacyjny dla białego personelu. Jak się komunikować z pacjentem, jak się komunikować z rodzicami, czy tam z rodziną pacjentów. Ja miałem okazję słuchać od różnych osób, takie relacje bardzo świeże i sam zresztą wczoraj miałem taką śmieszną sytuację, poszedłem się zaszczepić po raz trzeci i po prostu nie mogłem uwierzyć w to, co zobaczyłem. Najpierw zobaczyłem po prostu stary PRL-owski budynek, po prostu myślałem, że już takie nie istnieją, w centrum wojewódzkiego miasta. Następnie stałem przed okienkiem kilka minut, widziałem, jak się panie krzątają i żadne nawet oka nie podniesie, prawda, że ktoś stoi przed tym okienkiem, zaklejone jakimiś tam jeszcze planszami i oczywiście żadna nie zwróciła uwagi, że ja tam po prostu stałem kilka minut. Potem grzecznie poszedłem, widzę rejestrację, no to wiem, że się nie puka do takich miejsc, jak jest rejestracja, no ale zapukałem w razie czego. No to pani mi od razu ofukała, powiedziała nie teraz. Chociaż nic tam nie robiła, tylko sobie siedziała i coś tam grzebała w zębach. Po 15 minutach tak mnie poprosiła i ofukała mnie, że nie dzisiaj, dzisiaj nie będzie szczepienia. I to już mi się właśnie odechciewa. Zastanawiam się, czy to jest, a czy na pewno kwestie komunikacji i to w każdym poziomie, administracji, białego personelu, lekarzy. Pamiętasz, jak ci mówiłam, jak ja potraktowana zostałam przy szczepieniu trzeciej dawki, no, która była w innym miejscu niż pierwsza. No. Sytuacja. No ale co było, powiedz. No przecież opowiadałam to, mi powiedziałeś, że to nic się nie działo. No po prostu, po pierwsze właśnie, pan zarządzał jak na dworcu ruchem, pan tu siądzie, pan tutaj, ankietę, adres, szczepionka i do widzenia, nie? I ktoś tam przede mną pytał, że chciałby dowiedzieć się, czy ktoś przeczytał tą jego ankietę, czy został dopuszczony, kto się pod tym. No pan mówi, pan mi tu zawraca głowę, ja tu mam wielką misję, bo on miał wielką misję zrobić jak największą. Tym jest, pilnował tego, żeby między osobami był dystans, czyli usadzał nas, wpuszczał, wiesz, stali reszta na mrozie i też tak w pierwszym rzucie to nie wiadomo, wiesz, bo nie znasz zwyczaju, jak nie znasz przychodni, to nie znasz zwyczaju. I jakby nie wiesz o tym, że to tak będzie wpuszczał transzami. Potem właśnie pytam się, aha, ofukał mnie, że nie mam przy sobie kartonika z tymi dwoma dawkami. Ja mówię, ale nie było napisane, że ja mam wziąć. Gdybym miała napisane, to bym wzięła. No nie wzięłam i koniec. To on mi nie będzie wystawiał zaświadczenia o tym, że byłam szczepiona. Później w efekcie okazało się, że faktycznie w internecie wszystko jest, to znaczy jaką dawką, co i tak dalej. Ale no, wszędzie normalnie dają ci zaświadczenie. Mój mąż, jak jechaliśmy, jego druga dawka przypadła i jechaliśmy do Wałbrzycha i nie zapomniał ze sobą wziąć tego kartonika, gdzie było napisane, że do drugiej dawki trzeba wziąć, to mu wzięli, wystawili na drugim kartoniku, wpisali i już. A to pan nie mógł wystawić na jakimś innym kartoniku, tylko on musiał dopisać do tych, bo taką miał ideę fix. I też takie bardzo przedmiotowe traktowanie, to znaczy w moim odczuciu po prostu był nastawiony na to, żeby jak najwięcej zaszczepić, jak największą kasiorkę wziąć. Natomiast nie było nawet takiego pytania, jak się pan czuje, czy jak się pani czuje? Nie, to po prostu było taśmówka. No mówię, jedynie to kazał
odsiedzieć te 15 minut i tu mieli odstęp od siebie, to faktycznie to była jedyna pozytywna, a pozostałe, więc to akurat, to nie jest kwestia komunikacji, bo na przykład właśnie w Wałbrzychu, może dlatego, że ja widziałam, jak to wyglądało w Wałbrzychu, gdzie to był potężny konglomerat i naprawdę kolejka duża i tłum ludzi, ale tam byli lekarze stażyści czy kto, ale każdy po kolei z tą ankietą to się zapytał parę zdań. Na zasadzie, jak się pani czuje, czy wszystko w porządku, czy nie, takie minuta poświęcona każdemu pacjentowi, nie wiem, może dwie, więcej nie, ale człowiek czuł wrażenie, że to jest normalne, tak jak powinno być. A tutaj to było, wiesz, pan zarządzał, pan tu usiądzie, pani tu usiądzie, pan ten, teraz pan tu wejdzie, dostanie zastrzyk i ten już wpisuje, tam był lekarz, ale ten lekarz wpisywał do komputera, pielęgniarka waliła te zastrzyki, heja, no i wiesz, i to tak w momencie, kiedy jest ta blokada antyszczepionkowa, to takie podejście nie zachęca, tylko zniechęca. To jak trafia na człowieka, który ma, waha się, no to tak, ale... Wyobraź sobie, jaki to jest stres dla tych ludzi. No więc dlatego mówię, to zależy od ludzi, bo już na przykład całkiem inaczej, gdzie indziej był mój mąż przeszczepiony i tam już to było normalnie. I tak samo Ola dostała trzecią dawkę i tak samo było zapytanie. No tak jak było to wtedy właśnie w Wałbrzychu. Natomiast no, ja trafiłam do przychodni, której pan doktor, bo to jest taka prywatna, czy no NFZ-owska, ale wiesz, ale prywatna. I on jakby no, czuł się Bogiem i Panem, no i dawał to odczuć. No ale to wiesz, no ale ja myślę, że to jest znowu, nie można generalizować, bo jest kupę ofiarni, którzy naprawdę dobrze pracują, naprawdę dobrze wyjaśniają. I bo ja rozumiem, że jak jest pacjent marudny, no to można... Jak jest coś w imię wyższego celu i tak dalej, to jak najbardziej. Ale tu jakby no nie była dopełniona moim zdaniem procedura. Tylko wiesz, co mnie ciekawi to, kto ma rację. Czy ci, którzy mówią, że my jednak z natury rzeczy jesteśmy kulturalni, a potem chamiejemy, jak jesteśmy w takich różnych sytuacjach, czy jest odwrotnie, że po prostu nie miał kto tych ludzi tego nauczyć. Może dlatego tak jest. Dołączyła Ala Kalinowska, to Ala może jeszcze powiedzieć, jak tam u niej w urzędzie jest małym. Alu, dzień dobry. Przepraszam cię za wczorajszą naszą ostrą dyskusję. Ale chyba może ja chciałbym tylko udzielić takiej już całkiem neutralnej odpowiedzi na twoje wczorajsze pytanie. Rzeczywiście tak jest, że rośnie Krajowy Rejestr Mediatorów i jeżeli jesteś wpisana na listę mediatorów, to rekomenduję ci, żebyś możliwie jak najszybciej, a nawet nie wiem, czy oni to już uruchomili, ale żebyś pamiętała, że będziesz miała prawo wpisać się na listę mediatorów bez jakichś dodatkowych tutaj zabiegnie. Moje pytanie wczoraj tylko do tego zmierzało. Czy nie musisz odbywać żadnych szkoleń. Nie musiałam, wiesz, że coś jest może obowiązkowego, że mam jakiś termin, tylko to. Nie masz żadnego obowiązku, także ministerstwo deklarowało, że stworzy wszystkim osobom, które są wpisane na listy, możliwość przepisania się po prostu. Ja też tak wcześniej gdzieś czytałam takie wypowiedzi, że ci, którzy już są wpisani, no to jakby no, ich zawodu pozbawić nie można, prawda? No dla mnie to jest jakieś tam dodatkowe rzeczy, ale no ale dobra, jak będzie, tak będzie, nie? Natomiast wracając teraz do tego, o czym sobie rozmawiacie, no to jest tak, jak tu mówiła Jola, to wszystko zależy od ludzi i w urzędzie jest tak samo i w każdym wydziale, który obsługuje interesantów, to wszystko zależy od ludzi i można czegoś wymagać, można próbować robić jakieś standardy, wypracowywać, czy żądać od osób obsługujących interesantów jakichś standardów, ale to zależy od człowieka, bo ktoś ci będzie z uśmiechem na ustach tak z tobą rozmawiał, że będzie cię krew zalewała i jedyne, co będziesz chciał zrobić, to po prostu czasnąć drzwiami i wyjść, nie? To normalne. No. Ale czy są jakieś takie systemowe szkolenia dla pracowników samorządowych, dla urzędników w tym zakresie? Nie ma i nigdy nie było. Ale to dziwne, bo wydawało mi się, że zawsze jak radni są wybierani albo posłowie, senatorowi, pierwsze co to oferuje im się cały pakiet szkoleń, a dla urzędników to wydawałoby się, można powiedzieć, absolutnie podstawowa rzecz. Żeby oni wiedzieli, jakie są relacje między państwami. Ja powiem, że jestem zaskoczona, dlatego że na przykład u nas były.
No to właśnie chciałam też powiedzieć, że być może w większych miastach jakieś projekty unijne były i pod te projekty było to podciągane, bo może tak być. Ja patrzę na swoim przykładzie, u nas tego nie ma i w urzędach, z którymi ja utrzymuję kontakty, również nie słyszałam o czymś takim. Bo mówię, no akurat Ministerstwo Finansów organizowało wszelkiego rodzaju takie szkolenia, które to nie tylko były unijne, ale i takie resortowe. Ale one na czym miały polegać? To były szkolenia o czym? Znaczy to były na przykład spotkania z psychologiem, który uczył rozmawiania z trudnym klientem. W jaki sposób, jeżeli ktoś jest napastliwy, jak go łaskawić, jak spowodować, żeby no, w sposób taki asertywny, nie pozwolić sobie stanąć na głowie, ale też no, w jaki sposób go wyciszyć. No i na przykład właśnie zalecali stosowanie parafrazy, czyli powtórzenie tego, co on mówi, bo czasami klient się reflektuje, jak powtórzy się swoimi słowami. Czy no, pamiętam o takie, znaczy różne szkolenia, które no i były z zakresu komunikacji, były też takie, no, które nas uczyły tego, że informacja zwrotna, że to, że na przykład właśnie te wszystkie zabawy, które, że no, ktoś jest z tyłu, znaczy odwrócony i mówi, jak wyglądać figura, cała reszta maluje tą figurę, natomiast no, osoba, która nie kontaktujemy się, prawda? No i potem pokazują, co oni namalowali, a co dana osoba mówiła. Potem jest następne ćwiczenie, gdzie jest kolejna figura i znowu ta osoba, która tych pozostałych osób jest odwrócona tyłem do nich, no i mówi, a oni mogą się dopytywać wtedy. No i okazuje się, że już wtedy to bardziej zbliżone do oryginału. Nie? No i to jest tak jakby właśnie, że czasami ktoś coś mówi, no a ktoś całkiem co innego zrozumie. No ja mówię, no już sławetna taka na korytarzu koleżanka się pyta, czy VAT od tego samochodu paliwa się odlicza? Ja mówię, tak. No, bo generalną zasadą jest tak. Ja nie wiedziałam, że jej chodzi o samochód do celów prywatnych, prywatny używany do celów służbowych. Jakby to są inne, to są te niuansiki, które no, nie, że są wyjątki, prawda? Dobrze, ja skorzystam jeszcze z Twojej wiedzy, bo to takiej urzędniczej dotyczącej finansów, ale żeby nam nie było tak całkiem tylko gadająco, proszę bardzo, posłuchaj. Taką historyjkę usłyszałem z Gruzji. Na pewnej uczelni miało tam miejsce takie zdarzenie. Studiuje chłopak, się nazywa Goridze, a na imię ma Awas. I jest tępy docent Pietajew. Wzywa docent kiedyś tego Gruzina do katedry, go pyta nazwisko. Goridze. Jak was nazywają? Awas. Mnie Nikołaj Stepanowicz. Awas? Takie zdarzenie mi opowiadam. Tak? Tak, studiuje u nas taki Gruzin, pamiętasz? Goridze się nazywa. A na imię ma Awas. Jest docent Pietajew, pamiętasz? Taki karakan ryży z takich szkłach, pamiętasz? I on kiedyś wzywa do katedry i go pyta. Mówi nazwisko. Mówi Goridze. Tak. A jak was nazywają? Mówi, a was? Mnie Nikołaj Stepanowicz, a was? A was? Mnie Nikołaj Stepanowicz, a was? A was? I tak minęły 2 godziny, a on w żaden sposób nie mógł zrozumieć, jak tego studenta nazywają. Taki student studiuje u nas, rozumiesz? Nazywa się Goridze. A na imię ma Awas, rozumiesz? Jest docent Pietajew.
I on go bierze do katedry któregoś dnia, rozumiesz? I go pyta. Mówi, nazwisko. Goridze. A jak was nazywają? Awas. Mnie Nikołaj Stjopanowicz, a was? Awas. Mnie Nikołaj Stjopanowicz, a was? Awas, no. Taki student, rozumiesz? Studiuje u nas. Goridze się nazywa, kapujesz? A mówią na niego Awas. To jest takie gruzińskie imię, rozumiesz? Awas, Awas, no, Awas. Ciebie jak nazywają? Stjopa! No. No widzisz, no widzisz, ty Stjopa, a on Awas. On Awas, a ty Stjopa. Gruzin Awas, rozumiesz? A kto Stjopa? Co? No ty Stjopa, ty Stjopa, ty rozumiesz, ty Stjopa, a docent Tępy, rozumiesz? I on kiedyś bierze tego studenta do katedry i go pyta, nazwisko, i Goridze, a jak was nazywają? A was, no. Kogo? Co kogo? Co kogo? Kogo on cały czas pyta okresowo, cyklicznie? Kto pyta okresowo? Gruzin pyta? Jaki Gruzin? Nie. Studiuje u nas Gruzin, rozumiesz? Jest docent Pietajew, kurdupel taki, z taką szyją, w takich brylach. I on go bierze do katedry i go pyta. Nazwisko, Gruzin. On myślał, że on go pyta, docent, rozumiesz? A Gruzin, że on mu odpowiada, rozumiesz? Czyli pyta go, rozumiesz? Ale o co? Pyta! O docenta! Nie, o Gruzina! Jak się nazywacie? Goridze. A na imię jak macie? A wy? On mówi, ja docent. A ja Gruzin. A ja kto taki jestem? I wy też Gruzin, no. Aha, obaj byli Gruzinami, a? Tego nie pamiętam raczej. Nie, nie, nie! Jeden był Stjopa, a drugi był Awas, no. To ja jestem Stjopa. No tak, no widzisz, ty jesteś... A kto jest Gruzin, kurde? Może on nie wiedział, że jest Gruzinem? A co, nie powiedzieli mu, nie? Nie, nie! Powiedzieli mu! Powiedzieli, tylko później, rozumiesz? Później! To był Awas, rozumiesz? Wiesz co, opowiedz jeszcze raz. Chodź tu. Uważaj. Gruzuje u nas Suzin, braćko. Studiuje u nas Gruzin, rozumiesz? Jest tępy docent, rozumiesz? Tępy. Tępy docent. A Gruzin? A Gruzin? Nie. I ty też nie! Razem z docentem, no, no, nie! No, no. No i co? Co? Jajco! A was, a was. No to... Z czego wy się, głupki, śmieje? Wiecie, puszczam to, bo trochę... Wczoraj nam tak poszło. Tak, wczoraj nam tak poszło, że sześć... Było tak śmiesznie. No tak, to było śmiesznie, a wczoraj nie. Tak. No dobrze, czyli tak, czyli może to jest rzeczywiście duże pole i ta odpowiedzialność mediatorów jest duża, ale to naprawdę jest poważny problem, bo na nas ciąży taka odpowiedzialność, żebyśmy potrafili jako mediatorzy i myślę, że są też proste sposoby, ale przychodzi taki moment, kiedy jest trudno, no bo czas, który mamy, przeznaczamy właśnie na nasze rozmowy, chcielibyśmy, żeby były jak najbardziej efektywne, a gdy ludzie się nie słyszą wzajemnie, to kłopot jest. Ale dobra, wróćmy do tych praw człowieka jeszcze, bo ja jednocześnie wybrałem sobie te takie najciekawsze rzeczy i dlatego przed chwilą w tej całej prezentacji też jej pokazywałem. Ciekawy jestem, jaki jest stan. To jest taki skrót 14 z tych praw, które są w Europejskiej Konwencji Rzymskiej, zobowiązuje się sygnatariuszy do zapewnienia praw przedstawionych w następnych artykułach. W ogóle trzeba powiedzieć tak, ta Europejska Konwencja też jest w określony sposób usytuowana, bo jakbyśmy
te trzy systemy postawili koło siebie, czyli system Rady Europy, Unii Europejskiej i Organizacji Bezpieczeństwa Współpracy w Europie, bo są trzy, to każdy ma inny cel niejako. A jeszcze jest czwarty, czyli ten powszechny, ONZ-owski. Zacznijmy od tego powszechnego ONZ-owskiego. No tak jak my sobie tu z Grażynką epokę, srebrną epokę motyli, prawda, analizowaliśmy 25 lat od czasu ustanowienia Nagrody Nobla do śmierci baronowej von Suttner. Bardzo ciekawy okres pokazujący, jak, no, jak korzenie traw właśnie ten ruch pokojowy rozwijał się na świecie. I system ONZ-owski został zbudowany jako, powiedziałbym, narzędzie dla całego świata, żeby na świecie nie było wojen. No z różnymi efektami, bo pierwsza wojna, mówiono, że nie da się jej uniknąć niestety i doszło do pierwszej wojny. O drugiej też chciano jej uniknąć, ale też to nie udało się uniknąć pomimo powołania Ligi Narodów. No i teraz od czasu II wojny mieliśmy długi okres pokoju, chociaż to, co wydarzyło się po Fukujamie, ciągle nas dziwi, prawda? Od terroryzmu, teraz uchodźcy, no to, co dzieje się w tej chwili w centralnej Europie u nas, prawda? Kto by z nas pomyślał, że mogą się takie rzeczy dziać? Bo w gruncie rzeczy w tej chwili prawa człowieka zostały w Polsce zawieszone na kołku. W zasadzie nikt się z tym nie liczy, nikt się tym nie przejmuje, bo nie ma tego nawet jak sprawdzać, weryfikować. Europejskie systemy są trzy, tak jak powiedziałem. Pierwszy to jest ten właśnie, z którym jest związana Europejska Konwencja. Ona jest przypisana do Rady Europy. Rada Europy została troszkę podobnie stworzona jak ONZ, tylko dla terytorium Europy. W skład Rady Europy wchodzą państwa, które niekoniecznie przestrzegają praw człowieka, ale Rada Europy powstała właśnie po to, żeby chronić Europę przed tą żelazną kurtyną. Czyli żeby jednak był jakiś mechanizm dialogu. Jeszcze mocniejszym mechanizmem jest Organizacja Bezpieczeństwa Współpracy w Europie. Ona, myśmy mieli taki program na ten temat, mówiliśmy o tym, jak to Rosjanie myśleli, że dzięki temu zagwarantują sobie granice, prawda, wyznaczone po II wojnie światowej, a tymczasem stało się coś odwrotnego, czyli za pomocą Organizacji Bezpieczeństwa Współpracy w Europie zlikwidowano podstawy zimnej wojny, prawda, i ta dominacja radziecka się po prostu nie udała. Byli troszkę zaskoczeni tym, co działo się jednak w tych państwach dawnych demoludów. I w obydwu mechanizmach, czyli tym Rady Europy i Organizacji Bezpieczeństwa Współpracy w Europie, mamy do czynienia z rekomendacjami. No i to boli na przykład nas tutaj przyzwyczajonych do twardego prawa, no bo przyjeżdża przedstawicielstwo Organizacji Bezpieczeństwa Współpracy w Europie, obserwują wybory, mówią, że te wybory były niedemokratyczne, a mimo to jest jak jest, prawda? Pegasus podsłuchuje, wyniki są, nikt się nie przejmuje. Prezydent mówi, że to nie są ludzie i zostaje wybrany naszym przedstawicielem, więc w gruncie rzeczy jest to kompletnie wszystko pomieszane. Natomiast ciekawy jest trzeci system, mianowicie ten związany z Unią Europejską. I właśnie Unia Europejska stworzyła taką instytucję, którą jest Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. Te dwa sądy, czyli przy Radzie Europy Europejski Trybunał Praw Człowieka, związany z konwencją, którą pokazuję, ma mechanizmy rekomendacyjne i karania państwa płacą kary za łamanie praw indywidualnych. Czyli jeżeli ja jako obywatel albo Jola na przykład by się poskarżyła, że dentysta ją tutaj źle potraktował, a to jest wina państwa, bo nie zadbało właściwy system, to taki Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu ma prawo przyznać jej rację. I rzeczywiście, tak jak mówiła pani profesor w tym naszym dzisiejszym wystąpieniu, sprawa jest doniosła, dlatego że najwięcej spraw przed Trybunałem to są sprawy polskie. I najwięcej było związanych z przewlekłością. One zostały uregulowane ustawą w Polsce, bo Trybunał zobowiązał rząd polski, żeby tę sprawę na tyle uregulować, żeby sprawy nie trafiały już do Strasburgu. No i rząd uregulował. Znaczy tak uregulował, że w gruncie rzeczy już problemu nie ma. A przewlekłość dalej pozostała i tylko ci niezadowoleni obywatele palą wymiar sprawiedliwości z udziałem naszej grupy chłopców przy Chopina, czyli tam przy Alejach Ujazdowskich 11. No to jest rzeczywiście dość koszmarne. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu jest już bardzo, bardzo radykalną instytucją i to widać. I nawet no, do części Polaków już dociera świadomość, że straciliśmy pieniądze i w gruncie rzeczy będziemy musieli zapłacić, bo to jest normalny, regularny sąd, tak jak każdy, który mamy w Polsce. Takiej mocy nie ma Trybunał w Strasburgu, bo tam w ogóle mówi się też o tym, że są takie sprawy, w których państwa nie płacą kar, pomimo tego, że one są zasądzone. Nie ma żadnych w sumie środków takich, jakiejś ostrej egzekucji, poza napiętnowaniem państwa, że ono tego nie robi, ale nie ma żadnego komornika europejskiego, prawda?
Natomiast jeśli chodzi o Unię Europejską, to widać, prawda, że Unia, która jest źródłem pieniędzy, sobie te pieniądze odbije, jeżeli państwo nie zapłaci. No i w związku z tym ciekawe jest, jakie te prawa mamy i jak one w ogóle funkcjonują. Prawo do życia. Nikogo nie wolno z rozmysłem pozbawiać życia, wyjątkiem jest egzekucja skazanych na śmierć wyrokiem sądu. I o tym warto powiedzieć, że po pierwsze, to nie jest prawo do życia, tylko to jest wolność życia, bo państwo nikomu życia nie daje. Ale w związku z tym dyskusje toczą się wokół początku i końca życia. Jest dużo iluzji na ten temat, politycy kochają ten temat, dlatego że rozpętują wokół tego całą kampanię polityczną, czego byliśmy świadkami całkiem niedawno. Próbuje się wmawiać, że to jest problem braku szacunku dla życia. Nie, jest absolutna zgoda wokół szacunku dla życia, a problem dotyczy penalizacji. To znaczy, czy państwo karać będzie osoby, które dopuszczają się łamania tego fundamentalnego prawa. Prawo do życia i prawo własności to są dwa fundamentalne prawa na świecie. I otóż... No mogę niestety... się też przerwać? Tak, proszę bardzo. Nie wiem, czy słuchaliście. Breivik wystąpił, ponieważ minęło 10 lat od jego przestępstwa. Wystąpił o ułaskawienie. I powiem, jak oglądałam fragment tego z komentarzem, to powiem, to było okrutne i straszne, jak skorzystał ze swojego prawa, gdzie prokuratorka musiała, akurat była kobieta i musiała jakby uzasadnić, dlaczego jemu to prawo, bo ma on za zabicie tych 64 osób, tam 74, wiem, że to dostał 21 lat, dlatego że jest to najwyższy wymiar kary, jaki może mógł dostać w Finlandii, bo po prostu tylko tyle przewiduje. Norwegii. Przepraszam, Norwegii, masz rację. Przejęzyczyłam się. Bo tylko tyle przewiduje. I w tym momencie właśnie tak, powiem, że to było tak szokujące, bo zestawienie u nas podejścia do niektórych rzeczy i zestawienie tam właśnie tego że mówię, oczywiście pozdrowił w formie, znaczy zahajlował i twardo butny, bo nie wyraził skruchy żadnej. No myślę, nie wiem, jak to się tam skończyło, bo to chyba dopiero było, że to był fakt, że wystąpił, nie że rozpatrzył sąd, tylko że on wystąpił o. To jest bardzo poważny test dla prawodawstwa norweskiego i prawodawstwa, no tak, norweskiego, bo Norwegia nie jest w Unii Europejskiej. Jak Norwegia sobie z tym poradzi, bo rzeczywiście Breivik manifestuje swoją butną postawę. No ale na razie... Sytuacja, że on może, jego mogą nie wypuścić, bo mogą przedłużyć tą karę. Tam jest jakaś taka możliwość, ale mówię, no to jest właśnie to prawo każdego człowieka, również Breivika, do tego, żeby był właśnie, on tam strasznie zamęczał, korzystając z praw człowieka, bardzo zamęczał rząd, znaczy służby więzienne tym, że on jest wyalienowany, a on ponoć ma taki sposób bycia, że jest bardzo toksyczny, tam nikt z nim nie wytrzymuje, więc inni więźniowie nie chcą z nim przebywać. I on, że on jest izolowany, że jest właśnie, no ponoć jest więźniem, właśnie korzystając z praw człowieka. No dobrze, ale uważasz, że to jest źle? Bo to jest dobre pytanie, mówimy o prawie do życia. Uważasz, ja że nie oceniam, tylko poczekaj, ja nie oceniam tego, tylko mówię, że tu akurat właśnie do tego, co gdzie indziej jest, to wyjątkowo właśnie z nim się zgadzają. Słuchaj, no ja nie wiem, czy na przykład za karę śmierci nie powinno być dożywocie, no. Za tyle osób. No ale to nic nie zmieni, bo widzisz, z dożywociem jest tak, że jeżeli człowiek dostaje wyrok dożywocia, to już mu na niczym nie zależy, robi wszystkie najgorsze rzeczy. Włącznie z tym, że morduje współwięźniów, wiesz, no... Trudno mi jest powiedzieć, wiesz.
No to jak to się zachowują ci skazani na dożywocie? Zobacz, co się stało z Pawłem Adamowiczem. On został zamordowany przez człowieka, który przesiedział w więzieniu i on wiedział, że nie ma dla niego miejsca w życiu, że on do tego więzienia powinien wrócić, bo tylko tam mu zapewnią warunki do życia. Ja sam pamiętam, miałem mediację kiedyś w więzieniu pod koniec roku, tuż przed Wigilią, chciałem pozamykać wszystkie sprawy, przyszedłem i oficer dyżurny tam prawie płakał. Pytam się go, dlaczego pan płacze? A on mówi, bo wie pan, przed chwilą wychodził więzień i nie chciał wyjść. Musiałem go wyrzucić, bo mu tak pachniała grochóweczka. A on mówi, a ja nie mam gdzie pójść. I wręcz się siłowali, bo ten po prostu nie chciał wyjść. I wiesz, no to wyobraź sobie, człowiek wychodzi i najlepszym rozwiązaniem na to, żeby zjeść grochóweczkę jest co? No ale to przestępstwo. Ale poczekaj, no to taki, który, dla którego najlepszym rozwiązaniem jest zjeść grochóweczkę, to on po prostu wybije szybę w sklepie i będzie czekał na patrol, żeby go zgarnęli i posadzili, no. No oczywiście. A nie, ale nie będzie na przykład, to nie znaczy, że będzie mordował, wiesz. Ale jak... droga Joleczko, bardzo cię proszę. Jeżeli miał żonę, za którą niepłacenie alimentów poszedł siedzieć, to pierwsze, co zrobi, upiecze na jednym ogniu dwie pieczenie. A o takich historiach w Polsce systematycznie się mówi. Wróci do domku, dziecko poprosi, żeby poszło do babci, jeszcze czekoladę dostanie na drogę, zamorduje sobie tą swoją żonę i zadzwoni sam po policję. Nic więcej gorszego mu się nie stanie, bo nie ma kary śmierci, więc co? Posiedzę sobie, będę miał już dobre warunki, a przecież on jest w tym więzieniu już figurą, wiesz. To jest, wiesz, ktoś, do kogo trzeba mieć respekt, bo zabił, bo on już w tym więzieniu zna wszystkie realia, wie kto kim jest i tak dalej. Dla niego nie ma życia już w cywilnym świecie. Więc to jest rzeczywiście poważny dylemat. I z Breivikiem to też jest dobry przykład, prawda? No ale cóż, cywilizowany świat w świetle pewnych doktryn praw człowieka jednak nie ma wątpliwości, że stosowanie kary śmierci jest błędem, bo jeżeli spowoduje się precedens, to później jest cała lawina problemów, które za tym idą. No cóż, ale w Polsce naruszono ten problem związany z prawem do życia na poziomie urodzeń i na poziomie kobiet. I to jest rzeczywiście straszne, bo abstrahując od podmiotowości kobiet, połowy ludzkości, no to jeżeli chciano osiągnąć efekt wzrostu dzietności, to na pewno ruch był po prostu fenomenalny. A czy bardzo, myśli, że bardzo... celem było wzrost dzietności? Ja myślę, że nie. No nie, nie, ale wcale chodziło o wzrost dzietności. Tu po prostu chodziło jakby o podniesienie jakby swojej racji. No tak, ja z ciekawością wysłuchiwałem ostatnio uzasadnienia wyroku sądu w sprawie tych kobiet akcji tej Matki Boskiej, którą obklejano miasto w ramach akcji z tą tańczą, tak? Tak. I uzasadnienie, które po prostu zgniotło kompletnie cały Ordo Iuris i panią Godek. I rzeczywiście, jeśli tak było, jak uzasadnia to sąd, to my naprawdę jesteśmy na dnie. To znaczy, że prawem w Polsce i administrowaniem państwem zajmują się ludzie, którzy nie mają w ogóle żadnych kompetencji prawnych. I w zasadzie działa tylko siła pięści w tej chwili już w Polsce i będzie tylko gorzej, jeżeli ta sytuacja się utrwali. A co gorsze, a naprawdę najgorsze jest to, że wykorzystuje się to do celów politycznych, bo problem usuwania ciąży, a jeszcze do tego problem eutanazji, bo ten problem może stanąć w kampanii wyborczej, prawda? Całkiem potrafię sobie to wyobrazić, że nagle, tak jak teraz przykrywa się sprawę Pegasusa, nagle przełączyłem na chwilę telewizję publiczną, a tam się pokazuje, że jakaś pani napisała dwustronicowy list, że jest niezadowolona, pracuje w Senacie, że mobbing jest, tak? I to ma przykryć, że tutaj Pegasus, bo jakże nie ma czegoś takiego, tylko pani skrzywdzona w Senacie przez tą okropną opozycję. No więc niestety potrafię sobie wyobrazić, że i kwestia eutanazji może być wyciągnięta jako element kampanii politycznej, szczególnie, że elektorat osób starszych jest no, tutaj mocno... Że tak. Ale przecież oni świetnie załatwiają teraz to. Czyli? No kto umiera przeważnie na COVID? Nawet po szczepionce, po trzeciej dawce. No, osoby powyżej 85. Trudny temat. Niewątpliwie trudny temat. Tak, ale przez to, że prowadzili tak, jak poprowadzili, efekt jest taki, że u nas odporności zbiorowej nie ma, jeszcze długo nie będzie. No i efekt jest taki, że w związku z tym zarażają się osoby, które są starsze, słabsze.
no i mają choroby towarzyszące. To tyle, no. Artykuł 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Nie wolno nikogo poddawać torturom ani traktować w sposób nieludzki lub poniżający. Za tym idzie cała konwencja przeciw nieludzkiemu i poniżającemu traktowaniu. No tutaj naprawdę mamy w Polsce bardzo, bardzo, bardzo poważne problemy od samego początku, od sławnej wrocławskiej historii i paralizatora gdzieś tam w klozecie na posterunku. Ten, kto nie był za kratami i nie wie, jak się czuje człowiek, który nie ma żadnego, w zasadzie jest w całości poddany pod arbitralne traktowanie policjanta, nie będzie tego wiedział. I tu znowu powiem, to jest kolejna grupa, która niestety, ja z dużym szacunkiem, bo mam bardzo dużą grupę na Facebooku służb mundurowych, tam jest bardzo dużo policjantów, więc ja mam do nich ogromnie duży respekt. Tylko że oni sami nie potrafią sobie poradzić właśnie z tymi ludźmi, którzy do służby przyszli znikąd. Albo raczej przyszli od terytorialsów Macierewicza, że to są ludzie, którzy nie mają żadnych pohamowań, ale po prostu zachowują się strasznie. To są te historie, o których ja opowiadam w wrocławskich autobusach. Po prostu słyszę, ile chamstwa w tej chwili jest, jak ci ludzie się zachowują w tych zachowaniach. No i z tymi torturami najgorsze jest to, że państwo nie zabiera głosu w tej sprawie. To znaczy nie ma jednoznacznego potępienia. A przede wszystkim nie ma żadnych działań w tym względzie, prawda? No bo słyszeliśmy o kaliskiej historii, zobaczymy, jak to się rozwinie, prawda? Że można było doprowadzić do czegoś tak haniebnego i nie widzę tak naprawdę żadnej nauki dla kogokolwiek z tego. 4 artykuł, nikogo nie wolno obracać w niewolnika, ani trzymać w poddaństwie, ani zmuszać do przymusowej pracy. To ciekawe, czy ten przepis ma jakieś zastosowanie w naszych polskich realiach. Artykuł 5. Wolność i osobiste bezpieczeństwo. No Pegasus się kłania, można powiedzieć. Prawo do uczciwego publicznego procesu w rozsądnym czasie przed niezależnym, bezstronnym, ustanowionym przez prawo sądem. I tutaj no to jest w ogóle dla nas bardzo ciekawy temat. Mnie się tak wydaje właśnie, że ta cała zabawa w mediację przez ministerstwo to jest tylko pasja tych kilku pań, które tam pracują w tym departamencie, taka naprawdę chora trochę pasja, bo ja wierzę, nie odbieram im tego, że one te mediacje mogą lubić, ale że z jednej strony służą tak naprawdę no, bardzo złemu dziełu, dlatego że te mediacje mają być wykorzystane jako dzieło przymusu ludzi, żeby nie mogli korzystać ze swoich praw procesowych. Czyli jeżeli nie daj Bóg wejdzie to prawo w życie, a spodziewam się, że to będzie łatwe do przyjęcia, na szczęście ono nie jest priorytetowe, ale chcę zwrócić uwagę, że dla ludzi, którzy się męczą ze sobą, kobieta, której mężczyzna, mąż chleje, wynosi pieniądze i w ogóle bije ją, nie będzie mogła się rozwieść. To przecież okropne. A z drugiej strony, jeżeli ma być zapis, że przeciwwskazaniem do mediacji ma być sprawa karna, to jeszcze bardziej zbrutalizuje naszą rzeczywistość, dlatego że ludzie będą wytaczać procesy karne tylko dlatego, żeby nie chodzić do mediacji. I to po prostu widać na 100 kilometrów. Że to w efekcie nie tylko nie upowszechnia instytucji mediacji, bo jak na mediację patrzymy jako element przymusu państwa w stosunku do obywateli, to widać z tego same negatywne skutki, no bo powtarzam jeszcze raz, to odbierze ludziom nie tylko prawo do sądu, ale prawo do poczucia bezpieczeństwa. Zakaz ustaw wprowadzających wstecz uznawanie czynów za przestępstwo lub zwiększających z mocą wsteczną karę za przestępstwa, czyli zakaz działania prawa wstecz. Prawo do prywatności, ochrony życia rodzinnego, domu, korespondencji. No ciekawy jestem, jakie macie poczucie teraz. To do tego punktu wrócę, do tego artykułu wrócę. Prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania, i to znowu odwołuje się do wolności, prawda? Każdy z nas ma prawo myśleć, co chce. A propos przy okazji artykuł 10, prawo do wolności wypowiedzi, tu polecałbym bardzo znakomitą wypowiedź pani profesor Łętowskiej, która rozróżnia i pokazuje, jak należy rozumieć kwestie hejtów i prawa do krytyki. Ja wam tego chyba nie pokazywałem, ale mam taki opracowany, ciekawy materiał, pewnie go zaraz znajdę, z takiego procesu Lecha Wałęsy, który, nie wiem czy pamiętacie, nazwał Lecha Kaczyńskiego durniem. I zaraz to znajdę. Aha, ja bym na to nie liczył. Jak ten proces się zakończył? Bo już na tym przykładzie 24. powinni
powinni ci współcześni, którzy próbowali się procesować z tym pisarzem, powinni od razu pójść po prostu po olej do głowy, bo to był totalny blamasz dla państwa. Oto jest proces, który był z Lechem Wałęsą. TVN24. Lech Wałęsa nazwał ujawniony decyzją Lecha Kaczyńskiego raport z weryfikacji w WSI głupim i stwierdził, że w ogóle nie uwzględnia tamtych czasów. Po czym padło stwierdzenie, które miało znieważyć Lecha Kaczyńskiego. Wałęsa także na łamach swojego blogu internetowego ostro zareagował na wywiad obecnego prezydenta dla francuskiej telewizji. Kaczyński stwierdził wówczas, że Kwaśniewski jako prezydent był dla Polski mniejszym zagrożeniem niż Wałęsa. I w tym przypadku prokuratura uznała, że były prezydent nie popełnił przestępstwa. Ponad rok temu w TVN24 Lech Wałęsa nazwał ujawniony decyzją Lecha Kaczyńskiego raport z weryfikacji WSI głupim i stwierdził, że w ogóle nie uwzględnia tamtych czasów, po czym padło stwierdzenie, które miało znieważyć Lecha Kaczyńskiego. Wałęsa także na łamach swojego blogu internetowego ostro zareagował na wywiad obecnego prezydenta dla francuskiej telewizji. Kaczyński stwierdził wówczas, że Aleksander Kwaśniewski jako prezydent był dla Polski mniejszym zagrożeniem niż Wałęsa. I w tym przypadku prokuratura uznała, że były prezydent nie popełnił żadnego przestępstwa. Słowa "durnia mamy za prezydenta" padły ponad rok temu na antenie TVN24 po opublikowaniu raportu o WSI. Lech Kaczyński poczuł się obrażony. Prokuratura odpowiedziała jednak, że wypowiedź Lecha Wałęsy nie jest znieważająca. Z takim oświadczeniem obecny prezydent się jednak nie zgodził, no i dlatego złożył zażalenie. Jego sprawa. Ma prawo i sprawa korzysta. No, finalnie, ja przewidywałem, że finalnie wypowiedzą się lekarze na ten temat. Myślę, że... No i zaczęliśmy teraz wchodzić właśnie w tą przestrzeń publiczną. Sam Jarosław Kaczyński mówił kiedyś, żeby znieść artykuł 212, 216, bo jak zaczynamy wykorzystywać wymiar sprawiedliwości do ścigania na podstawie prawa karnego osób za to, co one powiedziały, to zaczynają się problemy. Ja osobiście, gdyby Grażynka często mnie tu obraża okropnie, gdybym poszedł z nią do sądu, to może bym wygrał. Ale gdyby ktoś mi wykazał, że miałbym być osobą publiczną na przykład, to muszę się liczyć z prawem do krytyki. A zresztą Grażynka też, więc też mógłbym powiedzieć, że całkowitą głupotą było i niedźwiedzią przysługą prokuratora, który wytoczył sprawę temu pisarzowi, ponieważ teraz dopiero ludzie mają używanie, prawda? Teraz już wiemy, że można tego prezydenta nazywać debilem, prawda? W określonych sytuacjach, jeżeli podlega to krytyce. No to jest dopiero problem. A zobaczcie teraz, co robią z tym politycy, prawda? Odbywa się komentowanie tego. Posłuchajcie, co Janusz Palikot. Po każdych słowach, które się wypowie nierozmyślnie, nierozważnie, należy przeprosić. I to jest najwłaściwszy sposób postępowania. Ja mam takie... mówiłem rozmyślnie, no, miałem to na myśli. To tym bardziej to jest smutne, dlatego że... Ja miałem takie zdarzenie, przeprosiłem, dlatego że uważałem i uważam, że pewnych słów nie wolno mówić. I tego rodzaju zachowania ze strony pana Lecha Wałęsy tym bardziej smucą. Tym bardziej... Nie wiem, czy pamiętacie, to jest polityk PiSu, który był ministrem obrony narodowej. On kiedyś żołnierzy wyzywał za jakąś tam akcję. I znowu to jest inna sytuacja, prawda? No żołnierz na służbie ma prawo jednak chronić swojej godności i wyzywany przez polityka ma prawo się bronić. I tu wyobrażam sobie, że proces mógłby się zakończyć dla polityka bardzo niedobrze. I smutno, bo... Może jeżeli można dodać do tego swoje stanowisko, to rzeczywiście określenie durniem prezydenta jest określeniem za daleko idącym. Nie podzielam... Określeniem tej... znieważającym? Nie dziwi się pan miejsca, nie powinno mieć miejsca, znaczy, decyzji prokuratury, że to nie było znieważające? To jest inna sprawa, decyzja prokuratury, ale prawo jest jedną. Pan by się poczuł znieważony? Ja nie, ale używanie tego typu określeń nie ma potrzeby, nie ma sensu używania. Inną sprawą są badania lekarskie, o które sam się domagam od dawna. Dotyczące. Czyli dołącza pan w tej chwili do Lecha Wałęsy w tej sprawie? Do Lecha Wałęsy popieram jego tutaj propozycje. Ale jakie badania? Widzicie, jaki numer? Że w gruncie rzeczy to on nie popiera, ale czy jest coś bardziej jeszcze upokarzające niż puszczanie takiej sugestii, że człowiek nie jest zdrowy na umyśle, prawda?
i że prezydenta ma zbadać psychiatra. No takie są skutki, jeżeli pozostawia się właśnie takie sprawy do swobodnej interpretacji publicznej, szczególnie u polityków. Badania lekarskie w tym kontekście, żeby zbadać, czy ktoś nie jest durniem, badania lekarskie? Nie, raport natomiast stanu zdrowia prezydenta, obejmujący całość zdrowia prezydenta, powinien być normalnym standardem publicznym i tego należy w Polsce oczekiwać. Przypomnę i Mitterranda, który się we Francji, której nie ma tego standardu, jak się okazało, że ma raka prostaty, to informował obywateli co 12 miesięcy o stanie swojego zdrowia. Jeśli można, wróćmy do słów Lecha Wałęsy, bo to jest to konkretny kontekst. Ja bym to na to spojrzał jeszcze z innej perspektywy. Popatrzmy na Europę i świat, Amerykę Łacińską, Afrykę, gdzie postać Wałęsy jest postacią zupełnie wyjątkową w współczesnej historii świata. Jedną z bardzo nielicznych, może jedną z dwóch albo trzech identyfikowalnych na świecie, poza polską postacią. I teraz świat dowiaduje się, że za staraniem pana Kaczyńskiego, prezydenta Polski, kto jest pan Kaczyński, znakomita część świata, nie ma zielonego pojęcia, Lech Wałęsa, ten wielki Lech Wałęsa, zostaje skazany za to, że nazwał pana Kaczyńskiego, który jest prezydentem Polski, durniem. Nie ma znowu lepszego sposobu, i to mówię panu Michałowi Kamińskiemu, panu Jackowi Kurskiemu i wielu jeszcze tam doradców. Chcecie ośmieszać prezydenta Polski współczesnego? Idźcie w ten konflikt. Ale to Lech Wałęsa kompletnie celowo prowokuje, myśli pan? Nie wiem, czy on celowo prowokuje. Proszę pamiętać, że jest to człowiek, który ma poczucie wielkiego swojego wkładu w kwestię w sprawie niepodległości Polski, który ciągle był przez środowisko braci Kaczyńskich i samych Kaczyńskich pomawiany o to, że w swojej odległej historii, w swojej odległej biografii, w rzeczywistości bronił złej sprawy, czy był związany ze złą sprawą. On to traktuje, jak widzimy z mediów, wszyscy to widzimy przecież, niezwykle sensytywnie, niezwykle wrażliwy jest na ten zarzut. I ten zarzut uporczywie jest powtarzany. Ja też uważam, że prezydentowi, byłemu, obecnemu, nie za bardzo wypada pewnych rzeczy mówić. Ale jednocześnie trzeba znać te okoliczności, trzeba znać konsekwencje. Świat nie zna Kaczyńskich, świat zna Wałęsę. Ale to niczego nie zmienia, panie pośle. Jedna, no coś jednak zmienia, bo mówimy o naszym kraju. W końcu nie mówimy dlatego, że jeden pan obraził drugiego pana. W okresie prezydentury pana Aleksandra Kwaśniewskiego, kiedy był prezydentem Polski w latach 1995-2005, było wiele spraw karnych. Były wyroki skazujące za mówienie o prezydencie Aleksandrze Kwaśniewskim słów, które są powszechnie uznane za obraźliwe. Czyli dobiegało to pan Kwaśniewski? Tak, bo były też inicjatywy samej kancelarii. Czyli nie dziwi się pan teraz prezydentowi Kaczyńskiemu? Nie, bo to jest rzecz, oczywiście inna jest sytuacja, w której jakiś nietrzeźwy obywatel na dworcu centralnym, zresztą sam na ten temat się wypowiadałem wtedy, kiedy policja, cała policja w całej Polsce szukała Huberta, nie pamiętam, H chyba tak się nazywał. Huberta z Pieprza i Dziadu. Tak. I inna była sytuacja. Panie pośle, to była inna sprawa. Z Pieprza i Dziadu to tak, była inna sprawa. To jest i wtedy rzeczywiście to połączenie zdrowego rozsądku z przestrzeganiem przepisów prawa miały jakby uzasadnienie. No i właśnie chciałem powiedzieć, że jeżeli mówimy o Europejskiej Konwencji, to ona daje nam gwarancję wolności słowa, prawda, i prawo do krytyki. I w takim przypadku ci politycy po prostu muszą to uznać. Dołączyła Ania Ficek. Dzień dobry, Aniu. Ja, jeśli pozwolicie, szybciutko dokończyć to, co jeszcze z tej konwencji wynika i oddać wam głos, żebyśmy mogli jeszcze chwilę porozmawiać. Tu chodzi o prawo do wolności pokojowych zgromadzeń, temat bardzo gorący w tej chwili, wolności stowarzyszania się. Ukształtowała się już pewna praktyka w Polsce i to, że dzieje się tak, jak się dzieje, no prowokuje niestety drugą stronę do tego, żeby prowadzić kampanię o zmianie nazwy Ronda Dmowskiego. A to niestety otwiera znowu kolejne pola do konfliktu, więc no, nie ma chyba innego rozwiązania niż trzymanie się jednak tych norm międzynarodowych, jeśli chodzi o prawa człowieka. Prawo mężczyzn, kobiet nadającym się do tego wieku do zawierania małżeństwa, zakładania rodziny, prawo do skutecznego odwołania do władz krajowych w przypadku pogwałcenia praw i swobód wymienionych w konwencji, stąd te instytucje demokratyczne. Tam pani profesor mówiła wcześniej, że rzeczywiście w Polsce mamy Biuro Instytucji Demokratycznych w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Rzeczywiście tak jest. Natomiast mówiąc szczerze, jak zobaczyłem w zeszłym roku konferencję OBWE z przedstawicielami Ordo Iuris jako tymi głównymi nośnikami wolności słowa, to po prostu padłem. No. Prawo do skutecznego odwołania się do krajowych władz, tak jak już mówiłem, 14 artykuł, konwencja będzie stosowana bez dyskryminacji związanej z płcią, rasą,
kolorem skóry, językiem, religią, poglądami politycznymi lub jakimikolwiek innymi cechami. I właśnie tutaj, kończąc tą część, powiem, nas to również dotyczy. Otóż nie można stosować mediacji, gwałcąc prawa innych osób, innych mediatorów. Nie może być państwowy system, bo on będzie niewiarygodny i nie będzie funkcjonował. To nie tylko narusza zasadę pomocniczości, ale narusza w ogóle wszelkie normy cywilizowanego świata. Nie można ludziom odbierać prawa korzystania z pomocy innych ludzi do tego, żeby oni się nie procesowali albo załatwiali pokojowo swoje sprawy. No i to tak to właśnie wygląda. Suma summarum. Wydaje mi się, że konwencja o prawach człowieka jest czymś, co powinny znać dzieci. Nie wiem, jak wygląda proces kształcenia edukacji dzisiaj. Czy dzieci uczone są praw człowieka? Ale takie podstawowe rzeczy, jak rozróżnianie praw pozytywnych, negatywnych, czyli praw i wolności, rozumienie obowiązków, rozumienie praw niezbywalnych, których nie możemy się wyzbyć, na przykład szacunek, godność, wytłumaczenie, czym jest tożsamość człowieka, prawda? Co jest źródłem jego normalnego funkcjonowania. To jest ważne, bo inaczej skazujemy się na to, że ci bardziej zuchwali będą powoływać się na swoje prawa, chociaż wcale ich nie mają. Dzisiaj oglądałem taki filmik jakiegoś dzielnego wojaka w sklepie w Biedronce, który się postawił policjantowi, a ten go zglebił. I ten z uśmieszkiem jeszcze mówi, nagrywaj. Nie wiemy, co tam się wydarzyło wcześniej. Ale jeżeli policjant podejmuje interwencję niezależnie od wszystkiego, no to też trzeba zauważyć, jak zachowują się ludzie, którzy prowokują tę sytuację. I też absolutnie rozumiem dylemat tych młodych mężczyzn, którzy są policjantami, bo czasami naprawdę są całkowicie bezsilni. No, przywołują człowieka kilka razy do porządku, proszą go, żeby założył maseczkę na przykład, a on mówi, ja nie mam takiego obowiązku, co mi tam zrobi? Proszę bardzo, co mi zrobisz, gnoju, prawda? No i takie sytuacje też są. Jestem daleki, żeby stawać po stronie służby bezkrytycznie, ale też jestem daleki od tego, żeby stawiać tych ludzi, którzy są w policji, jako, powiedziałbym, udziałowców niszczenia naszych podstaw demokratycznego państwa i praw człowieka. No oni są też między młotem a kowadłem i boję się, że będą cierpieli po upadku dyktatury, tak jak cierpieli funkcjonariusze poprzednich służb teraz, za czasów Macierewicza, wszystkiego, co robią. No dobrze, nie chcę tego upolityczniać, ale jeśli chodzi o Europejską Konwencję Praw Człowieka, jeszcze jedną rzecz na koniec chcę powiedzieć. Przeglądałem dużo materiałów. Są fajne materiały edukacyjne, ale strasznie smutne jest to, że kiedy o tej konwencji mówią prawnicy, mówią nudno i nie da się nic z tego zrozumieć. To jest tylko dla fachowców. Opowiadają o orzeczeniach, opowiadają o praktyce tych sądów, ale tak naprawdę niestety to jest bardzo odległa instytucja dla szarego polskiego obywatela. Natomiast oczywiście to jest ciekawe, ale tylko dla specjalistów niestety. I tutaj proces edukacyjny uważam, że powinien się rozwinąć. Niestety filmów, materiałów na temat Europejskiej Konwencji w ogóle Praw Człowieka jest stosunkowo mniej. Dawniej było tego bardzo, bardzo dużo, a teraz niestety te prawa człowieka bardzo się niestety zdystansowały. Drodzy Państwo, oddaję Wam głos. Andrzeju, czy Ty jesteś z nami? Andrzej nas słucha, nie ma. Jolu, co Ty na to wszystko? Może Adriana i Patryk się włączą do naszej rozmowy, żebyśmy sobie to jakoś zbilansowali. Adriano, czy zechcesz z nami pogadać, coś powiedzieć? Ja tylko chciałam powiedzieć, że pani profesor Magdalena Środa właśnie na spotkaniu na godzinki z Jackiem, rozmawiał z nim Jacek Wołasiński, właśnie mówił na temat praw człowieka i tego, że powinno być coś takiego jak edukacja w zakresie swobód obywatelskich i właśnie takiego świadomego zaangażowania obywatelskiego, bo tylko 1% jest taki aktywny. I tak na temat właśnie wolności i bardzo fajnie mówiła na temat religioznawstwa, że powinno być na przykład religioznawstwo, czyli nauka o religiach jako takich, a nie katecheza i ze względu właśnie, gdzie udowadniała, dlaczego, co, zresztą powiem, rewelacyjnie to powiedziała i bardzo mi się to, ta wypowiedź jej podobała i powiem, no jestem zauroczona pani profesor Środą. Pani profesor Środa potrafi zauroczyć,
ale temat jest bardziej złożony może na dłuższą rozmowę. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem wam pokazać na koniec, bo mówi się o tym, że Europejski Trybunał, bardzo długo Europejski Trybunał Praw Człowieka podlegał krytyce z Polski, że w ogóle nie reaguje na to, co dzieje się w Polsce, że w Polsce niszczony jest wymiar sprawiedliwości, a Europejski Trybunał Praw Człowieka milczy. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu podjął inicjatywę, ale niestety Strasburg milczał. Aż do tego sławnego orzeczenia, którego komentarz chciałbym wam pokazać. Tak to wygląda. Cześć, witam na swoim kanale. Słuchajcie, nie wiem, czy słyszeliście, ale w ostatnim czasie został wydany już kolejny wyrok w sprawie reformy sądownictwa zainicjowany przez naszych rządzących. Tym razem to jest wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na temat tak zwanej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i będziemy analizować ten przypadek. Zapraszam na odcinek. Proszę Państwa, ten wyrok zapadł w dniu 22 lipca 2021 roku, czyli całkiem świeży. Akurat ten wyrok dotyczy właśnie łamania zasady praworządności w Polsce. Sprawa dotyczyła skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Adwokat pani Joanny Erekowicz, której sprawy właśnie rozpatrywała ta Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Generalnie zarówno adwokaci, jak i radcowie prawni na podstawie artykułu 17 Konstytucji wykonują właśnie zawód zaufania publicznego. No i właśnie między innymi samorządy czuwają nad zasadami wykonywania tych zawodów. Samorządy tworzą własne sądownictwo dyscyplinarne, natomiast to jest jakby sądownictwo wewnętrzne. Zawsze od takich orzeczeń sądownictwa dyscyplinarnego, czy to była kara nagany, kara pieniężna, czy nawet kara zakazu wykonywania zawodu, służyło odwołanie do sądu. W tym wypadku to był zawsze Sąd Najwyższy i Izba Karna Sądu Najwyższego. Zmiany zainicjowane właśnie przez rządzących doprowadziły do stworzenia tzw. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która przyszywa się właśnie pod Sąd Najwyższy, mają zupełnie oddzielny budżet, inny sekretariat, inne finanse, w ogóle nawet uposażenie sędziów tej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jest o 40% wyższe niż przy pozostałych sędziów Sądu Najwyższego z tych normalnych izb. No i przykładowo chociażby z takiej Izby Karnej. Skarga właśnie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczyła właśnie naruszenia artykułu 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, które właśnie zapewnia każdemu prawo do rozpoznania jego sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd. Europejski Trybunał Praw Człowieka właśnie uwzględnił tą skargę, no i to już jest kolejny wyrok właśnie tych europejskich trybunałów, europejskich sądów, które właśnie stwierdzają, że taka izba dyscyplinarna nie jest sądem. Tym samym zostało właśnie naruszone prawo tej skarżącej do rozpatrzenia jej sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd. Dalej Europejski Trybunał Praw Człowieka wskazał, że po zmianach właśnie w Krajowej Radzie Sądownictwa i taczki nominowania ich wszystkich przedstawicieli przez obóz rządzący w 2017 roku jest skrajnie upolityczniona i nie zapewnia wystarczających gwarancji niezależności od władzy właśnie ustawodawczej lub wykonawczej, co skutkuje naruszeniem samej istoty prawa do sądu. No i to się wiąże z tym, że po prostu no, w ten sposób właśnie politycy próbują uciszać właśnie niewygodnych prawników. I nawet przykładowo w przypadku tych dyscyplinarek prowadzonych u sędziów, o ile powiedzmy samo wszczynanie postępowania przez rzeczników dyscyplinarnych sądów powszechnych, którzy byli de facto właśnie mianowani przez minister sprawiedliwości, to samo w sobie może, o ile było natrętne i irytujące, no to sami w sobie nic nie mogli z tego tytułu zrobić. Natomiast akurat problemem to było to, że sądownictwo dyscyplinarne w miejsce dotychczasowego właśnie Sądu Najwyższego i Izby Karnej Sądu Najwyższego zostało przekazane właśnie całkowicie zależnej od polityków, powiedzmy tutaj, jednostce. Dalej, Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że tryb wyboru sędziów do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego właśnie jest rażąco niezgodny z prawem polskim, jak również z zasadami praworządności, trójpodziału władzy i niezależności sądownictwa. Uznał tym samym, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem ustanowionym ustawą w rozumieniu Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
Tym samym właśnie doszło do naruszenia artykułu 6 Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności wskutek niezapewnienia skarżącej prawa do rzetelnego procesu przed sądem ustanowionym zgodnie z prawem, który byłby także niezawisły, bezstronny i zobowiązał właśnie polski rząd do zapłaty kwoty 15 tysięcy euro tytułem właśnie słusznego zadośćuczynienia na rzecz skarżącej. No i proszę Państwa, i akurat to orzeczenie właśnie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka to już jest kolejne z serii takich orzeczeń. Przypominamy właśnie między innymi tutaj wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej właśnie na temat zmian w sądownictwie zainicjowanych przez rządzących. No i zwłaszcza powiedzmy tutaj, jak pokazuje sytuacja od ponad ostatniego roku, no tak naprawdę to jedynie sądy są taką ostatnią linią obrony obywateli przed no tutaj no bezprawnymi działaniami polityków. Łatwo sobie wyobrazić, jakie byłyby wyroki i werdykty, gdyby po prostu sądy były całkowicie podporządkowane politykom. Oczywiście wbrew oficjalnej propagandzie rządowej i przychylnych im medium, no to generalnie te wyroki są wiążące zarówno Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A paru idiotów nie jest uprawnionych do tego, żeby decydować właśnie o ignorowaniu wyroków właśnie sądów, do których zobowiązała się Polska właśnie czy w konwencjach międzynarodowych, czy chociażby w przypadku właśnie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, obywatele polscy w referendum z 2004 roku. Ach, jakie ciekawe rzeczy się wydarzyły. Właśnie przed chwilą nasz komentator nazwał idiotami ludzi, którzy w tej Izbie orzekają. No i tu może mogłoby być bardzo ciekawie, gdyby ktoś z tych sędziów wytoczył sprawę, podobnie jak pani sędzia Sądu Najwyższego wytoczyła sprawę jeszcze z drugim sędzią, na wypowiedź któregoś z polityków, który z równą pogardą określił, a wiem, Franciszka tego w Trybunale Konstytucyjnym, prokuratora stanu wojennego, Piotrowicza. Franciszka? Stanisław Piotrowicz. I przegrał, Piotrowicz przegrał tę sprawę, bo nazwał tych sędziów tam jakoś złodziejami. A teraz nasz pan, który uchodzi za prawnika, dość swawolnie nazwał idiotami ludzi, którzy orzekają w tej Izbie. Niezależnie od tego, że to nie jest sąd, niezależnie, że sąd zakwestionował ich pozycję, to wyobrażam sobie, że każdy z tych ludzi, który tam jest, miał prawo poczuć się urażony i mógłby prawdopodobnie w postępowaniu o ochronę dóbr dostać solidne odszkodowanie za to. Na szczęście nasz komentator nie jest jakąś osobą znaczącą, my też, nie niesie się to jakoś specjalnie w Polsce. Stałoby się to wtedy, gdyby ktoś wytoczył mu sprawę i wtedy sprawa byłaby publiczna i głośna. No i takie to oto losy praw człowieka. Chciałam Was na koniec zapytać, jak Wy to odbieracie, bo tak się zastanawiam. Wciąż widać taką ciekawą sytuację, że od roku 2016, od czasu jak wódz nazwał zasadniczo, kto się poczuwa, ten się poczuwa, ja się poczuwam, nazwał mnie komunistą i złodziejem, to zastanawiam się, jak to jest. Czy rzeczywiście my nie odczuwamy jeszcze tego braku bezpieczeństwa i braku wolności i dlatego jest tak, jak jest, czy może jednak to jakoś powoli zaczyna wchodzić w naszą prywatność? No ciekawie jestem Waszego zdania, co Wy sobie myślicie. Patryku, może się włączysz do naszej rozmowy. Ciekawie jestem Twojego głosu też tak na koniec i co Ty o tym wszystkim myślisz? Przysłuchiwałem się oczywiście całemu dzisiejszemu spotkaniu i nie ukrywam, że temat, bo tak naprowadzając trochę o mnie, może studiuję prawo na trzecim roku i pracuję w sądzie, więc temat jakby praworządności, tutaj sądownictwa jest mi tematem bliskim, mógłbym powiedzieć. I właśnie te całe zmiany, które partia rządząca wprowadza na czele z ministrem Ziobro są no, dla przeciętnego zjadacza chleba jeszcze nieodczuwalne, bo zwykle odbywają się na pionach niskich sądownictwa, czyli w sądach rejonowych. Faktycznie te wyższe szczeble mogą stawać się problematyczne, bo też wiem, jak mniej więcej działa promowanie niektórych sędziów związanych jakby z awansem na wyższe szczeble. I tutaj jakby jest wielu sędziów, choćby cała neo-KRS, nie będę wymieniał z nazwiska, którzy mają za swoimi plecami wiele nieciekawych spostrzeżeń. I tutaj taki przeciętny obywatel no, może czuć pewną obawę co do tego, jak jego sprawa zostanie rozpoznana. Sam jakby może nie ma nagminnych sytuacji, ale spotkałem się ze stwierdzeniem, że
Oskarżony, który był na sali, przyznał, że obawia się procesu. Nie ze względu na to, że jest oskarżonym, tylko ze względu na to, czy ten proces będzie przeprowadzony w sposób właściwy. Dlatego tutaj całe działania... Mogę zapytać, w jakim mieście jesteś? W Warszawie. W Warszawie. A wiesz co, chciałem cię zapytać, skoro jest okazja, czy temat w ogóle mediacji gdzieś tam się kręci nad twoją głową? Coś słychać o mediacjach w sądzie? Jakby pracuję w wydziale karnym, więc tutaj też odnośnie tej rozmowy mediacyjnej, która jakby, że ludzie będą będą ciągnąć bardziej po zmianach ewentualnych ustawowych do procesów karnych, nie ukryłem, że trochę mnie to zmartwiło. Dlaczego? Bo proces karny jest przychylny dla stron procesowych, dlatego że wiele rzeczy dzieje się z urzędu. No tak. Proces karny jest, można powiedzieć, procesem prawie że darmowym, bo za wszystko płaci Skarb Państwa, czyli podatnik. I jakby jeśli faktycznie ta droga mediacji zostanie zamknięta, a ta droga mediacji jest u nas używana, zdarza się, że namawiamy strony do spróbowania podjęcia się mediacji. Rzadko przynosi to skutek pozytywny, ale mamy jak najbardziej procedurę mediacji. No to cię uspokoję, to w ogóle nie ma związku z prawem karnym, to co się zmienia w tej chwili, bo Unia dała pieniądze na mediacje gospodarcze, to w prawie karnym się nie zmieni. Raczej widać ten kierunek ministra, który od początku chce ludzi karać i odebrano prokuratorom jakąkolwiek korzyść wynikającą z możliwości korzystania z mediacji, bo gdyby prokurator wskutek mediacji, pojednania sprawcy z pokrzywdzonym mógł umorzyć to postępowanie, no to byłoby inaczej. Albo na przykład, gdyby przewidywalny był proces zniesienia aktu oskarżenia z wnioskiem prokuratora o nadzwyczajne złagodzenie kary, ale niestety tak nie jest. I co gorsze, prokuratorzy widać, że w tej chwili są pod bardzo, bardzo silną presją i no, trudno się spodziewać z ich strony jakiejś inicjatywy, która nie byłaby poparta pewnością, że nie dotkną ich jakieś represje z tym związane. To jest takie trochę przykre. No dobrze, ale to może coś powiesz jeszcze o wymiarze sprawiedliwości, w takim razie o perspektywach, takich już pozytywnie, odzierając to z polityki, bo jest jeszcze jeden problem, mianowicie taki, że sądy są pozamykane w tej chwili. W Krakowie na przykład wejście do sądu graniczy z cudem, prawda? To jest bunkier niemalże, nie wiem jak w Warszawie. W Warszawie sądów jest bardzo dużo, ale pytanie, czy to jest jakaś ogólna norma, którą przyjęto jakimś aktem państwowym, na przykład kwestii dostępności sądów, czy to jest, wszystko kuje się praktyką prezesów? Jak to wygląda? Masz jakiś na ten temat wiedzę? Jak najbardziej. Jakby nie spotkałem się z odmową możliwości wstępu do sądu. Faktem są te ograniczenia covidowe. Jakby to jest jedyna rzecz, którą jakkolwiek staramy się przestrzegać przy wpuszczaniu osób. No i są też ograniczenia związane z ilością osób na czytelni akt sądu. Myślę, że tutaj bardziej o to chodzi, bo tu faktycznie jakby przestrzegane jest teraz szczególnie mocno, że trzeba się dodzwonić, trzeba umówić się na daną godzinę i wtedy przyjść po prostu czytać te akta. Faktycznie jak ktoś się spóźni ponad 15 minut, to z uwagi na to, że pracuję w dużym sądzie, jednym z największych w Polsce pod względem rejonizacji spraw, to faktycznie petentów mamy dużo i dlatego tak bardzo my surowo tego przestrzegamy. I rzadko się zdarza, że ktoś zadzwoni natychmiast jakby z biegu i otrzyma akta. Po prostu tutaj faktem jest to ciężkie. Być może jest to spowodowane możliwościami lokalowymi, bo to zależy też od budynku sądu. Mój faktycznie nie jest wielkim sądem, jest sądem budynkiem zastępczym, ja też nie ma możliwości ogromnych na przyjmowanie wielu petentów. No faktem COVID jednak jest. Jest to poważny problem, który rząd bagatelizuje, więc bronimy się przed nim jak możemy. Tutaj są odrębne decyzje prezesów sądów. U nas też takowe są, że na rozprawie, jakby sala rozpraw jest mierzona i jest wyznaczona ilość miejsc możliwych na rozprawie. Czyli na przykład mamy przed jedną salę rozpraw, na której jest 17 miejsc, nie licząc sędziego i protokolanta. I tego nie możemy przekraczać, no bo jakby też dbamy o swoje zdrowie, mimo wszystko, gdy była pandemia, nie mieliśmy zbyt wielkiej możliwości odwoływania spraw. Tak jak sprawy cywilne zostały przerzucone na tryb zdalny, tak sprawy karne zostały procedowane chyba tylko z dwumiesięczną przerwą. Bo ty jesteś wydział karny, więc pewnie nie będziesz miał orientacji, bo chciałem zapytać o te zmiany w prawie cywilnym, ale z COVID-em przyszły też takie
w cudzysłowie usprawnienia, które miały dać sądowi większe możliwości właśnie takich działań online, zdalnych. Czy to jakoś zadziałało, przyniosło jakieś pozytywne skutki? Jedyny pozytywny skutek dla procesu karnego, który jakkolwiek nie może odbywać się zdalnie, to jest możliwość dopuszczania przesłuchania świadków, ale tylko świadków przez programy zdalne, czyli na przykład Microsoft Teams. Bo zawsze było tak przed COVID-em, że musiał się stawić świadek w innym sądzie zgodnym dla jego miejsca zamieszkania. Teraz ewentualnie dopuszczamy taką możliwość przez Microsoft Teams, choć jest to no, rzadkością mimo wszystko. No bo to też rodzi różne wątpliwości. Może być później podstawą różnego typu apelacji, prawda? Że świadek na przykład... Obawa ma tacka jak najbardziej. Kłopot. No dobra, ogromnie Ci dziękuję. Tam jest w ogóle dużo tematów. My w ramach Centrum Arbitrażu Mediacji w Rzeszowie i Wrocławiu mieliśmy taki program i pracowaliśmy dość dużo z prokuratorami. Jest trochę dylematów, na przykład w sprawach karnych typu odzyskiwanie mienia pochodzącego z przestępstwa, no ale to absolutnie jest na jakąś ciekawą, odrębną rozmowę. Bardzo się cieszę, że do nas dołączyłeś. My generalnie spotykamy się codziennie, bo dyskutujemy o różnych ciekawych, ważnych rzeczach. Przestawiliśmy się na grecki styl. I w ciągu dnia załatwiamy swoje sprawy, a wieczorkami się tu spotykamy. Jest nam rzeczywiście dobrze, jak widać, bo postępują nasze programy. Także bardzo Ci za to dziękuję i trochę ciekawych rzeczy. Adriana, nie włącza się do dyskusji, ale też się ogromnie cieszę, że jesteś. Chcę Wam oddać głos już na końcowe głosy, mediatorzy. Andrzeju, czy wróciłeś do nas może? Andrzej prowadzi mediację. No to Jolu i Grażynko. Grażynko, znowu Cię tutaj odsunąłem na plan dalszy. Widzisz, gdzie są te czasy, jak myśmy sobie mogli tak po prostu gadać. Ja się cieszę z tych, które są. To jest niesamowite, że w sumie każdego dnia tyle osób nam się włącza i tak jak widzę też, jak te filmy są oglądane, to zainteresowanie jednak jest. Jeżeli ktoś miałby mówić o popularyzacji mediacji, to mamy chyba w tym całkiem niezły udział. Ja prawda? Tylko chciałam powiedzieć Wam, że jeżeli chodzi o moją wiedzę na temat powszechnej deklaracji praw człowieka, to ona była żadna. Żadna szkoła mi o tym nie mówiła, ani szkoła podstawowa, ani szkoła średnia, a na uczelni to już w ogóle, ponieważ kończyłam Politechnikę, więc tam się o takich sprawach też nie mówiło. W każdym razie chciałam Wam powiedzieć, że jedynym takim źródłem zasad, takim, które jest stale powtarzane, które powstało ponad 5000 lat temu, kiedy Mojżesz wszedł na górę Synaj i dostał od Jahwe dwie tablice z 10 przekazaniami. I to się nazywa dekalog. I przez te wszystkie wieki i lata jest on powtarzany non-stop. I co z tego wynika? No, wynika to, co wynika. Nie zabijaj, zabijamy. Nie cudzołóż, cudzołożymy. Nie kradnij, kradniemy. I tak dalej. Ale muszę dodać optymistycznie, że my mediatorzy mamy swój dekalog mediatora i dekalog uczestnika mediacji. I na przykład moim marzeniem jest, żeby przy każdej okazji, jeżeli robimy szkolenia, żeby to przekazywać. Jeszcze surowo karzemy tych, którzy nie przestrzegają tych praw w ten sposób, że Jurek na nich krzyczy na spotkania. No Jurek, no właśnie dlatego trzeba cały czas mieć ten halog mediatora przed oczyma. Dlatego trzeba sobie zrobić makatkę na ścianę i sobie powiesić, tak? No i po prostu, słuchajcie, przecież przez pokolenia kościoły różnych wyznań o tym mówią. I my ludzie odchodzimy, rodzimy się, odchodzimy. Cały czas trzeba to powtarzać. To jest 10 przykazań. My też mamy 10 przykazań mediatora. Robimy makatkę i cały czas mamy przy sobie. Dobrze, kilka rzeczy dla uporządkowania. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona w 1948 roku jest powszechną deklaracją zapisującą rzeczy wokół tożsamości i szacunku i godności człowieka. Europejska konwencja natomiast uchwalona 2 lata później bardziej doprecyzowała pewne rzeczy dla europejskiego porządku prawnego, które jest osadzone na europejskiej doktrynie społecznej, na społecznej doktrynie Kościoła. I tutaj wiesz, ty mówisz, że co z tego wynika. Wyobraź sobie, co by było, gdyby nie było dekalogu.
Nie, no właśnie, właśnie to, słuchaj, to ja jest... boleję nad czymś innym i to też powtarzam, że zamiast to przesłanie Kościoła rzymskokatolickiego wiara, nadzieja, miłość, upowszechnia się Bóg, honor, ojczyzna, który jest bardzo brutalny, prawda, w polskim wymiarze. No więc to nie jest dura lex sed lex, tylko to jest polski wymysł na brutalność po prostu. No a przecież właśnie w tej twojej super książce, którą uwielbiam, Mediator gospodarczy, mediacje klasyczne, przecież mamy proste cztery sprawy. Pacta sunt servanda, umów należy dotrzymywać, autonomia konfliktu, dobra wola, dobra wiara, poufność, zarządzanie konfliktem, negocjacje, ADR, mediacje, trwałość porozumienia. To w ten sposób... Naprawdę my mamy tak etyczne, proszę was, zasady, że uważam, że jesteśmy też wzorem. No to też zwróć uwagę, to nas sytuuje trochę w takiej misjonarskiej roli, że nam na wszystko sobie nie możemy pozwolić, prawda? Tak. Tylko, że jedni to rozumieją, a inni tego nie rozumieją. No i tu się kłopot zaczyna. Słuchajcie, musimy kończyć. Jolu, twój głos na koniec. Chyba, że Andrzej do nas dołączył. Andrzej, jesteś? Jolu, twój głos. Zabrała ci głos Grażynka, bo tyle ciekawych rzeczy mówiła, ale trudno. Jest 20, więc twój głos na koniec. Bardzo proszę. No ja bym tylko odniosła się do tego, co Grażynka powiedziała. W tej rozmowie, cały czas będę mówiła o rozmowie z panią profesor Magdaleną Środą, powiedziała właśnie, że czy niechrześcijanie nie mają wartości, nie są moralni, no bo jeżeli dekalog jest zasad moralnych, to czy z tego wniosek, że niechrześcijanie nie mają zasad moralnych? Ale wiesz, dekalog nie dotyczy chrześcijan tylko, nie? Nie, no ale część przykazań dotyczy tylko chrześcijan, bo wiesz, nie będziesz miał Boga przede mną. Bogu w cudzie przede mną, ale jest, mnie to przykazanie. To znaczy nie, Grażynka. Wiesz, ono jest takie trochę, wiesz, ono jest Grażynka, takie ja dziwne. Nie będziesz miał bogów cudzych. Ale bogów. Ale Grażynko, chodzi mi po prostu, powiem, że ponieważ ona na ten temat się też odniosła do tego, że my wszyscy jesteśmy wychowani na kulturze chrześcijańskiej i dla nas pojęcia, które są w kulturze chrześcijańskiej, czyli powiedział obecnie nawet ta cnota, ale to już nie chodzi o to, chodzi o wiesz, pojęcia... teraz mi uciekło, a jest mało czasu, więc ten... Wszystkim naprawdę posłuchajcie sobie, to jest portal na temat, to znaczy na YouTubie Jacek Pałasiński rozmawia z Magdaleną Siodą. No fantastycznie i właśnie ona porusza te wszystkie elementy i mówię, akurat co my akurat ruszymy, to są rzeczy, które ona w fantastyczny sposób powiedziała. Dziękuję. Bardzo dziękuję. No drodzy moi, nie będę już rozwijał, poza jedną rzeczą, którą chciałbym na koniec powiedzieć, którą lubią mówić ludzie od praw człowieka dla, można powiedzieć, zdefiniowania tego, co najistotniejsze. Granicą naszych praw są prawa innych ludzi. I to może rozwiązuje nam też problem aksjologiczny, bo jeśli nie, to zostaje nam rozmowa o dylematach takich jak Breivik, albo o dylematach takich jak ludzie wierzący i tak dalej, i tak dalej. Granicą naszych praw są prawa innych. I teraz chodzi o to, czy państwo stoi na straży tego, czy nie. Czy państwo przestrzega swoich zobowiązań stosowania praw pozytywnych i negatywnych, czyli negatywnie, czyli chcemy, żeby państwo nie zabierało nam naszych wolności, żeby nas nie podsłuchiwało, nie ingerowało w naszą prywatność, ale pozytywnie też chcemy, żeby państwo organizowało nam służbę zdrowia, edukację. No i cóż, pytanie, czy rządzący to wiedzą? A ja mam na ten temat duże obecnie wątpliwości. Bardzo dziękuję wam za miłą rozmowę. Spotykamy się jutro o 18:00. A na niedzielę zaplanowaliśmy dzisiaj z Grażynką pewną zmianę. Nie będziemy zajmowali się noblistą, którego przeniesiemy. Mamy drugą rocznicę Wszechnicy Mediacji, jako że temat jest fajny, bo mówiliśmy o salonie profesora Dudka 2 lata temu. Tak, tym razem chcę przywołać jeszcze warszawski krąg krzywego koła. To też jest ciekawa debata, a na Kraków jeszcze sobie znajdę czas jako Kraków. Z miłego wieczoru. Bardzo wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Jutro mnie nie będzie. Miłego. No ale wrócisz. A jutro nie, wrócę.
to zajęte. W Wszechnicach Grażynka robi za dziewczynę mediatorkę Bonda, my robimy za Liberty, jesteśmy na Róży Wiatrów na Pustyni Błędowskiej, także jutro się będzie dużo rzeczy działo. Jeszcze raz, ja się szczepię.